Ja nazywam się Tomasz Kosiorek, a razem ze mną w studiu jest nasz gość, pan dr Michał Skalski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Nasz gość jest kierownikiem poradni leczenia zaburzeń snu w Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Doskonale. Skomplikowana nazwa, ale tak naprawdę to miejsce, do którego zgłaszają się ludzie i mówią, mam problem ze spaniem. Pomyślałem sobie, że moglibyśmy dzisiaj od tej patologii zacząć i ciekaw jestem, na jakie pytanie trzeba się nastawić, kiedy przychodzi się do kogoś takiego jak pan i mówi, mam problem ze spaniem. To pan powie, no to, a co to znaczy? Dokładnie. To pan rzeczywiście czyta w myślach. Ja mam tylko trochę ułatwione zadanie, bo procedura przyjęcia jest taka, że pacjent zanim się do nas zgłosi, to tam wypełnia takie różne kwestionariusze, więc ja zanim pacjent wejdzie, to już ja mniej więcej wiem, na czym ulega problem. Czy on śpi za mało, czy za dużo, czy za dużo leków łyka, czy w ogóle nie ma problemu ze systemem, na przykład z zaburzeniami oddychania. Wtedy w ogóle nie ma co u nas szukać, bo zaburzeniami oddychania podczas snu zajmują się inne ośrodki. Także już sporo wiem, ale pierwsze pytanie takie jest. Ja czasami się śmieję, że jak idzie pacjent do lekarza, to lekarz pyta, jak pan się czuje, a ja pytam, jak pan śpi. Mhm. Albo właściwie, jak pan śpi źle, to na czym to polega, od kiedy się zaczęło i z czym pan mani to wiąże. To są rzeczywiście najczęstsze pytania, od jakich zaczynam wywiad. Czy to jest tak, że pada informacja, no nie mogę zasnąć, albo zbyt wcześnie się budzę i nie mogę potem zasnąć, to już powoduje, że można iść w jakiś korytarz pewniej? Od tego się jakby zaczyna. No, najpierw ustalamy, co jest problemem, bo mówię, no, bezsenność, o której tutaj, jak rozumiem, pan mówi, to jest jedna z chorób. Oczywiście najczęstsza, ale nie jedyna. Bo oczywiście może też spać za dużo. No, dzisiejsza moja ostatnia pacjentka sprzed pół godziny to była osoba, która śpi po kilkanaście godzin na dobę i też jest nieszczęśliwa. No i istnieje cały szereg fascynujących zaburzeń snu, zupełnie innych, no jakby chociażby sławny somnambulizm, czyli potoczny lunatyzm, kiedy ludzie chodzą we śnie, przeciwieństwo, kiedy zasypiają nagle w czasie czuwania, czyli narkolepsja. Także tych chorób jest opisanych kilkadziesiąt, no, czy może nawet kilkaset, i nimi się zajmujemy. Czy to jest częste zaburzenie, czy często w grupie 20-30-latków, czy często przychodzą młodzi ludzie i mówią, nie śpię? Coraz częściej. Znaczy młodzi tak chętnie nie przychodzą, wie pan, bo młodzi ludzie jeszcze się tym charakteryzują, że w większości przypadków nie przywiązują do spania specjalnej wagi. Kiedy miałem okazję do różnych wszechmiejscowych wykładów, a nawet miałem ostatnio wykład i w liceum, i w gimnazjum, już nie mówię o studiach, gdzie to jest moja praca, to z reguły słyszę pytanie, co zrobić, żeby spać mniej? Mhm. Bo jeszcze jest też trochę tak, że mechanizmy snu ludzi młodych, tak jak pan mówi, 20-30-latków, są takie, że w zasadzie ci ludzie są w stanie przy odpowiednim poziomie zmęczenia zasnąć wszędzie, o każdej porze, w każdych warunkach, z reguł. Więc jak gdyby no, nie doceniają wagi tego, że należy o sen dbać. Bo wiadomo, że sobie go odeśpią. Nie dziś, nie śpię jutro, nie jutro, to pojutrze, nie pojutrze, to w weekend. I rzeczywiście sobie radzą. No i tak bardzo dużo po nocach się uczą, balują, zresztą kilka takich ciekawych wyników teraz mam, bo paru moich studentek namówiłem na badanie snu wśród studentów i licealistów. Wyniki wyszły, no, z jednej strony zatrważające, z drugiej strony zadziwiające. Na przykład, nie wiem, czy pan wie, ale tacy studenci Politechniki, to jeśli pytało się ich, jak pan sobie na przykład wyzuje taką krzywą, kiedy przeciętnie kładziesz się spać, to ona z reguły u ludzi ma taki charakter takiej górki, no, taki wielbłąd na przykład, gdzie tam najczęściej ludzie kładą się spać, na przykład koło 24. A u tych studentów Politechniki to była się płaska kreska, czyli cała ta populacja kładła się zupełnie w przypadkowych porach. Całą dobę była okazja. Ci sami studenci pytanie o to, czy zdarzają się drzemki w ciągu dnia, tak. Odpowiedziało sporo osób, bo to studenci. Na pytanie o której, część odpowiedzi była o 21. Dla niektórych z tych ludzi drzemka 21 jest drzemką w ciągu dnia. Także tutaj rzeczywiście jakby rytm życia i dbanie o sen wśród młodych ludzi jest niewielki, ale z drugiej strony, jak się robi, no chociażby nawet te prace, o których mówię, które badały powszechnienie no, choroby, czyli były robione specjalne kwestionariusze, które badały jakość snu, pokazują, że wśród tej grupy ludzi co najmniej, czy około 20% ludzi ma już problemy ze snem. Czyli to jest sytuacja troszkę odmienna. To nie jest tak, że ja nie śpię, bo mi się nie chce, bo wolę pójść z kumplami na imprezę, ale to jest sytuacja taka, w której ja chcę spać, bo jestem zmęczony, leżę w łóżku, próbuję zasnąć, a sen nie przychodzi. I w związku z tym się denerwuje. To już jest jakby definicja bezsenności. I takich ludzi młodych jest coraz więcej. Jeszcze mam takie skojarzenie, bo miałem okazję być u pana, pamiętam sobie, z 5 lat temu, kiedy pierwsze takie wyniki się w Polsce pokazały. Bo jeszcze do roku 2000 się uważało, że w grupie 20-latków problemy ze snem to jest góra 5%. Nie więcej. Natomiast w badaniach ostatnich, sprzed tam powiedzmy roku, okazało się, że to już jest właśnie 20-25. Jak się patrzy też na jakby charakter tych zaburzeń, jak tam ludzie opisują, to w zasadzie już nie ma różnicy między 20-30-latkami. I nastolatka. A czy taką
bezsennością można się jakoś, nie wiem, zarazić na całe życie. Jak się te problemy pojawią w 20 roku życia, to potem po 50 to będzie coraz gorzej. Zwiększa. To zarażenie to nie jest dobre słowo, ale bo ja tu mówię tak, że ten organizm się jakby odłuczył, bo też już kiedyś nawet w tym studiu i w tym radiu przy panu padało takie zdanie, że sen jest taka rzecz fascynująca, ponieważ sen, poza tym, że jest potrzebą biologiczną, jak głód i pragnienie i powiedzmy seks, bo to potem jest również pewną czynnością wyuczalną. Czyli żeby dobrze spać, trzeba się tego snu nauczyć. My tak to mówimy. Tak naprawdę trzeba wyćwiczyć swój zegar biologiczny, trzeba wytworzyć sobie pewne nawyki. Każdy z nas ma takie nawyki okołosenne, których spełnienie pozwala dobrze zasnąć. I teraz jeśli młodzi ludzie będą sobie ten sen, no jakby nieregularnie ten tryb życia prowadzili, nieregularnie sypiali, to wtedy zwiększa się ich ryzyko zapadnięcia na poważną bezsenność, powiedzmy po 40. Znaczy nie u każdego, no nie chcę też straszyć, bo to oczywiście różnie bywa. Są tacy ludzie, którzy mają tak twardy sen, że czy śpią, czy pracują, czy się bawią, to śpią świetnie i już, no ale tak jak mówię, ponieważ medycyna się posługuje pewnym narzędziem statystycznym, to im kto mniej dba o swój sen w młodości, tym zwiększa swoje ryzyko wystąpienia zaburzeń w późniejszym wieku. Jacek pyta, czy te badania dotyczące jakości snu są gdzieś dostępne, czy są opublikowane, gdzie je można odnaleźć? No te prace, o których mówiłem, to są z tego tuż minionego roku akademickiego pracy. Jedna jest pracą magisterską o badaniach snu u licealistów, druga pracą licencjacką, więc nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że wszystkie takie prace są dostępne w Bibliotece Akademii, znaczy, przepraszam, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Tak jest. Na pewno tam, natomiast dla czego dysponuję, no można też w internecie znaleźć, jest też sporo publikacji robionych, no pamiętam, bo to teraz jest na szczęście, tak jak tutaj odpowiem jeszcze słuchaczowi, że wiele prac naukowych bardzo szybko przedostaje się do popularnych takich mediów, jakichś tam różne portale internetowe. Ja mam tutaj często zwrotną informację, bo sporo znajomych dziennikarzy mnie pyta, że a tu się coś ciekawego pokazało, proszę to skomentować. I pamiętam sprzed też dosłownie 2-3 miesięcy badania na 13-15-latkach opublikowane w szacownym piśmie Pediatria, a opublikowane potem, już nie pamiętam, w którymś z tych portali, z których wynikało, że te dzieci, które krócej śpią, mają wyższe ciśnienie. Z innych badań wynikało, że są też bardziej otyłe. Także może takie wyniki badań znaleźć normalnie w internecie, jak się na to kliknie. A te konkretne prace, jak mówię, pewnie w bibliotece naszego WUM-u. Wniosek z tego jest jeden, tak naprawdę sen dobry na zdrowie, bo to i ciśnienie... Nie ma co do tego wątpliwości. Hania pyta, mam 23 lata i mam taki problem. W nocy ciężko mi zasnąć, często się budzę i potem nie mogę usnąć. Z kolei w dzień ciągle chce mi się spać i zasypiam bez problemów kilka minut. Ta zamiana dnia z nocą trwa już 1,5 roku od urodzenia syna i bardzo mi to przeszkadza. Co robić? No to znaczy tak, po pierwsze pocieszające jest to, że pani jeszcze odczuwa senność w ciągu dnia, to znaczy, że to nie jest to jeszcze taka rozwinięta, przewlekła bezsenność. Tutaj, natomiast to ta informacja potwierdza to, co przed chwilą powiedziałem. Na skutek częstego wstawania w nocy do dziecka pani organizm odzwyczaił się od spania w nocy we własnej sypialni. To może brzmi śmiesznie, to co ja w tej chwili mówię, ale to jest poważne odkrycie naukowe. Ja zresztą nie dalej jak kilka dni temu, kiedy siedziałem w grupie pacjentów, taką terapię teraz prowadzimy, grupową leczenia bezsenności. No siedzi sobie 10 osób i opowiada o swoich problemach ze snem, a my ich uczymy, jak powinni spać. Wszyscy jak tam siedzieli, powiedzieli, że oni nienawidzą własnej sypialni, że na widok własnej sypialni im sen odchodzi. A na przykład w ubraniu, w fotelu, przy radiu, czy przy telewizorem całkiem przyjemnie się śpi. I to jest ta droga. Także ja tutaj bym radził, żeby coś zacząć z tym robić, bo to samo może nie ustąpić. A to zacząć coś robić, to znaczy coś skojarzyć zgłosić sypialnię, się, tylko tak, dokładnie. No na tym polega trening snu. To co ja powiedziałam, mądrze terapia poznawczo-behawioralna polega dokładnie na treningu snu. Jestem zmęczony, kładę się, sypiam, budzę się, wstaję. Nie leżę w sypialni godzinami, nie zmuszam się do spania. I wtedy jest szansa, że tak jak ten pies Pawła się nauczył ślinić na lampkę, tak my nauczymy się zasypiać na widok łóżka albo na przyłożenie głowy do poduszki. Dokładnie o to jakby chodzi w tej terapii. Anglik doradza, żebyśmy przestali robić ciekawe, interesujące audycje, to problem zniknie. Myślę, że to nie tylko problem Zostaw Wiadomość, ale ono z pewnością dzisiaj potrwa do północy. 2100 to będzie ten numer, z którego możecie skorzystać, jeżeli chcecie zapytać o coś naszego gościa. Przypominam, dr Michał Skalski, człowiek, który o śnie wie... No. Prawie wszystko, bo nie wszystko jeszcze odkryte. Może dlatego. 2100 to jest krótki numer, ale płacicie tyle, ile za zwykły SMS, 4 cyfry tylko dla waszej wygody. Przypominam, że można też do nas napisać zostaw@polskieradio.pl, a nasz telefon do studia to 022 645 2100. Nasz słuchacz napisał, że bez, no tutaj pada nazwa preparatu, który zaczyna się od sylaby ZOL, w ogóle
byleby nie spał. Ja nie wiem, czy... To, że jest napisane Zolpidem, to jest nazwa chemiczna, nie ma kryptoreklamy. Zolpidem to jest jeden z nowych leków nasennych, sprzedawany pod 10 różnymi nazwami jakby fabrycznymi. Jest to rzeczywiście nowoczesny, znaczy był to nowoczesny lek nasenny 10-15 lat temu. Jest rzeczywiście mimo wszystko dużo zdrowszy od starych leków, nazwijmy znowu ogólnie benzodiazepinowych, to jest cała nazwa grupy chemicznej. Nam się nawet te 10-15 lat temu wydawało, że on tutaj zrewolucjonizuje leczenie, żeby mamy wreszcie lek, który jest nieszkodliwy, nie pogarsza jakości snu, nie daje, jak nam wtedy wierzyliśmy, uzależnień, ale w tej chwili to już jest nieprawda i niestety daje uzależnienia, przewlekłe branie tego leku. No w zasadzie my mówimy, że jakby nasila bezsenność, czy pogarsza przebieg, no bo organizm się oducza w ogóle zasypiania. Jest to taka troszkę kwestia ideologiczna, też tak jak z każdym, no, czy ja potrafię się wprowadzić dobry nastrój sam, czy też muszę tego wypić pół litra wódki. Czy zależy mi na tym, żebym umiał zasnąć sam, czy też no, będę się koniecznie wspomagał lekiem. I to już jest decyzja klienta. No, w każdym razie standardy, które w poradni staram się wprowadzać, są takie, że nie wolno leków nasennych, nawet tych powiedzmy z grupy Zolpidemu, dawać dłużej niż miesiąc, jeśli jest uzasadniona przyczyna, lub dajemy tylko doraźnie, czyli tak na wszelki wypadek. Ja kiedyś też miałem okazję w tym studiu mówić o takiej bardzo fajnej metodzie, że kładę sobie tabletkę nasenną koło łóżka, teraz sobie mogę na nią patrzeć, jak idę spać, a łykam ją wtedy, kiedy zawiodą inne metody, czyli te metody związane z terapią poznawczo-behawioralną. Jeśli teraz po tą tabletkę sięgam nie częściej jak raz, dwa razy w tygodniu, to krzywda mi się nie dzieje. A sam świadomość posiadania tej tabletki już zmniejsza lęk przed bezsennością, bo zawsze ją mogę łyknąć. No tak, mam ten wentyl bezpieczeństwa. Dokładnie. I to jest moim zdaniem, tak mówię o tym może długo, ale to jest moim zdaniem tak naprawdę jedyna rozsądna metoda leczenia się lekami nasennymi. Przewlekle wtedy, kiedy no coś się dzieje, no nie wiem, mam kłopoty w pracy, mam bóle związane z kręgosłupem, czy tam coś jeszcze i wtedy no jest jakby ustawiony powód, ale który się skończy w ciągu miesiąca, a jeśli mam przewlekle, tak jak rozumiem tu słuchacz, o problemy ze snem, to się wspieram tylko doraźnie. No właśnie, ale pamiętam, że kiedyś będąc w szpitalu miałem kłopoty z zasypianiem z powodu bardzo chrapiących sąsiadów i brałem te leki, aczkolwiek z dużą nieufnością, bo myślałem sobie, że uzależnienie, albo nie, że coś po dwóch tygodniach, to nie. Ja to często pacjentom porównuję, że to nie jest takie dalekie od prawdy porównanie do alkoholu, że tutaj no w końcu jesteśmy narodem dość generalnie pijącym i natomiast no nie każdy z pijących staje się od razu alkoholikiem. Tutaj potrzebno wytrwałości, systematyczności, żeby się uzależnić, podobnie z tymi lekami. Także, no mówię, standardy medycyna wyliczyła tak, że jeśli chodzi o te leki nowej generacji, czyli ten wymieniany już z Zolpidem, jeszcze mogę dorzucić Zopiklon i Zaleplon, są nazwy chemiczne, więc nie ma kryptoreklamy. I te leki, jeśli są brane do miesiąca, no nawet do 6 tygodni co noc, krzywdy jeszcze nie zrobią. Lub jeśli są brane doraźnie, powiedzmy, no nie wiem, do 10 razy w ciągu miesiąca, też wydaje się, że krzywdy w sensie uzależnienia nie zrobią. Częściej niestety taki, tutaj też, żeby była też przeciwwaga tego, co mówię, mam niestety wśród swoich pacjentów ludzi, którzy jak nie wezmą sobie rano garstki leków nasennych, to nie wystartują do pracy. Ale jak to? No to jest mechanizm uzależnienia. Uzależnienie generalnie polega na tym, że no ja powiem pana, bo taki się w rolę lekarza wchodzę, że samopoczucie człowieka zależy nie od tego, czy jest mu dobrze, czy źle, czy obejrzał fajny film, tylko zależy od tego, jaki jest poziom danej substancji we krwi. We krwi. Witam, ja chodzę spać po północy i jeszcze ciężko mi zasnąć, No, pierwsza reakcja była już niezła. I jeszcze ciężko mi zasnąć, a wstaję przed 6 rano i często budzę się w nocy, a w dzień w ogóle nie śpię. Czy to też może być bezsenność? Czy muszę iść z tym do specjalisty, pyta Paweł? To nie ma jednoznacznej odpowiedzi, no bo tutaj jedna rzecz, też powiedziałem bardzo dobrze, bo ja tam jestem też ewidentną sobą, także ja rzadko kiedy chodzę spać przed północą, ale ja oczywiście chętnie bym sobie pospał nawet do 10, jakby życie i los pozwoliły. Rozumiem, że ta 6 to jest pora wymuszana przez budzik i spanie przez 5-6 godzin na dobę jest takim w zasadzie minimum biologicznym, tak jak już jakby, to jest też zawsze indywidualna sprawa, bo jeśli pacjent przychodzi, no to pierwsze pytanie, jak on mówi o swojej bezsenności, ja muszę ocenić, ile ten człowiek tak naprawdę powinien spać, bo to już to, o tym żeśmy mnie spytali, bo to może młodych ludzi to nie jest problem, a ludzi w starszym wieku jest zawsze kłopot, że ludziom się wydaje, że powinni spać 8-10 godzin, a jemu mówi, że wystarczy 5-6. Podobnie jest tutaj. Być może dlatego tutaj słuchacza, który pisze, czy dzwoni, to te 5-6 godzin jest świat i ludzi i może dzięki temu funkcjonować. To nie jest to problem. Natomiast inna rzecz, która może już sugerować początek bezsenności, to druga część tej informacji, czyli to, że na przykład nie wyspałem się w nocy, a mimo to nie jestem śpiący w ciągu dnia. To już jest niepokojące. Dlatego, że u ludzi, którzy mają zdrowe te mechanizmy snu, to tak zwana deprywacja snu, bo może też to pojęcie trudne wprowadzimy. Deprywacja snu to jest pozbawianie się snu jakby na moje życzenie.
To się różni od bezsenności. Bezsenność to jest sytuacja, w której ja nie śpię, mimo że chcę, że mam warunki, jestem zmęczony, a zasnąć nie mogę. A deprywacja snu to jest taka, że ja nie śpię, ale dlatego, że no, tak się składa, bo się uczę, bo pracuję, bo się bawi. Albo jeszcze coś przeczytam, albo... No tak. Mam wrażenie, że ludzie często potrafią odciągać Często to robią. Zresztą bardzo ciekawe, wielu powodów robią. Nie wiem, tutaj już tak pan wpędza mnie w dygresję, jestem sam dygresyjny, ale na przykład pozbywanie się snu bardzo napędza człowieka. Po mnie przez panej nozy człowiek jest w stanie podwyższonego nastroju. Trochę tak jak szybko, jak ja szybko mówiący. Ale wracając do tego pierwszego, do tego pytania, żeby to już odpowiedzieć na to pytanie. I z reguły jest tak, że po deprywacji snu ludzie są dużo bardziej śpiący. Czyli jeśli ja na przykład nie spałem całą noc, na przykład dyżurowałem, to następna noc będzie, no może nie dużo dłuższa, ale wyraźnie głębsza. Natomiast u pacjenta z bezsennością po nieprzespanej nocy ja jestem jeszcze mniej śpiący. To jest ta charakterystyczna różnica. A, brzmi strasznie. I brak senności w ciągu dnia jest rzeczą charakteryzującą właśnie pacjenta z bezsennością, że to ciśnienie snu u nich tak się w ich mózgu zmniejszyło, że nawet zmęczeni nie są w stanie zasnąć. I to jest ta druga rzecz, która mnie bardziej niepokoiła. Nie pory. Bo spanie od 12 do 6 to daj Boże każdemu tyle, ja wtedy pracę stracił. Ktoś napisał, nie mogę zasnąć, ale mam wrażenie, że to ma właśnie najpierw pomyślałem, że ma coś wspólnego z lekami, ale ma chyba coś wspólnego z lękami. Lęk, tak. Bo leżę i przed oczami, w głowie wkręcam sobie filmy, a przed oczami lecą mi slajdy z całego dnia, nakręcam się i tak naprawdę muszę wstać, bo nie jestem w stanie zasnąć. Typowy dosyć objaw, ja nawet powiem dalej, bo oczywiście, że może być sytuacja taka, że pacjent ma generalnie zaburzenia lękowe, czy tam mówiąc potocznie nerwicę lękową i przy wyższym poziomie lęku rzeczywiście będzie miał kłopoty z zaśnięciem, ale też jest bardzo typowa sytuacja taka, kiedy człowiek nie ma żadnych lęków, żadnej nerwicy, natomiast nie śpi z jakichś powodów banalnych. Pan mówił przykładu chrapanie, ja mogę jeszcze dużyć tam setkę innych przykładów, że z sąsiadów mam za ścianą, że tam, nie wiem, żółw głośno chrapie albo coś jeszcze, oddycha i w tym momencie po kilku czy kilkunastu takich nocach, kładąc się do łóżka, pojawia się we mnie zupełnie podświadomy lęk, a czy ja dzisiaj zasnę, albo jak ja dzisiaj będę spał. Także my często tłumaczymy, ja też mam wrażenie takiego déjà vu, że już kiedyś nawet tutaj mówiłem w tym studiu przy panu, że jest taki mechanizm, że mniej więcej po dwóch, trzech, czterech tygodniach gorszych nocy pojawia się naturalny lęk u każdego. Że się kładę do łóżka i zamiast spokojnie się wyciszać i zasnąć, ja się zaczynam nakręcać myśleniem o spaniu, myśleniem o bezsenności albo lękiem przed bezsennością. A często pan wysyła na terapię pacjentów swoich, którzy narzekają na sen? No nie, no ja sam ich leczę. Ale psychoterapią też się pan zajmuje, czy tutaj raczej te leki... Psychoterapią. Podstawową metodą leczenia bezsenności, takiej czystej bezsenności jest psychoterapia. No, terapia poznawczo-behawioralna jest formą psychoterapii. Tylko to, jeśli ktoś ma wyobrażenie psychoterapii, tak jak w filmie Pudla Lena, tam leży na kozetce i przez 5 lat opowiadam o swoim kompleksie wczesnodziecięcym, no to nie jest tak. To jest terapia taka, no mówię, my uczymy, trenujemy pacjenta, jak go spać. I to jest podstawa, także ja to muszę robić. Pytanie tylko oczywiście, czy ja robię to w formie grupy, czyli siedzi 10 takich osób, czy indywidualnie, czy ja to robię raz w tygodniu, czy ja to robię raz na 2 miesiące, ale to już zależy jakby od możliwości pacjenta i Narodowego Funduszu Zdrowia. A ten, jak wiemy, dobrym wujkiem nie jest. Ale bywa. Mój syn, 2,5-letni, często budzi się w nocy, zaczyna płakać, chce na przykład pić, dostaje i mimo to nie chce dalej spać. Dalej płacze i brak z nim kontaktu. Czasem trwa to godzinę lub dłużej. Co z nim zrobić? Proste. Tutaj chyba mam prostą. To ostatni człon tego pytania chyba mi udzielił, bo to, że dziecko w nocy płacze, czasami bywa jakby takim też świadomym, podświadomym wymuszaniem kontaktu z rodzicami. Ale jeśli nie ma z nim kontaktu, a ja zacytuję podręcznik i ja dziecko jakby ma takie wyraźne behawioralne objawy lęku, to cierpi na chorobę zwaną lękiem nocnym. Jest taka choroba, bardzo powszechna u dzieci, myślę, że stanie połowa, może się w nocy budzić z krzykiem, z lękiem. Można nie robić nic i dziecko wyrośnie. Ewentualnie można się zastanowić, co takiego może u takiego małego dziecka budzić lęk. To mogą być dolegliwości fizyczne, tak się może zdarzyć, no bo chyba jeszcze nie chodzi do przedszkola, bo to często... roku. Właśnie, bo to często to się zaczyna wtedy, kiedy dziecko nagle na przykład opuszcza bezpieczny dom i idzie w grupę na przykład dzieci szkolnych, albo pamiętam taki kiedyś spektakularny mój sukces diagnostyczny, kiedy przy podobnej opowieści zacząłem się dopytywać ojca, to przypadek był, bo to nawet nie był pacjent, ja się dziećmi nie zajmuję, zacząłem się go dopytywać, się okazało, że on zainstalował telewizję kablową i takie bajeczki okropne zaczął puszczać, jakieś tam kosmiczne duchy, jakieś takie potwory, dziecko się tego naoglądało cały dzień, no potem to jakby odtwarzało w noc. Także
na to bym się radził przejść. Czyli ewentualnie, żeby pediatra ocenił, czy tam nie ma jakichś dolegliwości, że może mieć w nocy bóle brzucha, które mogą prowokować lęk. Ewentualnie zobaczyć, czy w ciągu ostatniego okresu czasu wokół tego dziecka nie pojawiło się jakichś lękowych sytuacji. Wystarczy, że się tata z mamą pokłócą w nocy, już dziecko będzie, czy się pokłócą się wieczorem, to w nocy będzie dziecko reagowało lękiem. Jeśli nic takiego nie ma, to wyrośnie z tego. W tym pokoju dziecięcym powinno być ciemno, czy jakieś światło powinno się palić? Teoretycznie powinno być ciemno. Teoretycznie powinno być ciemno i nie za gorąco, bo to też tego nie powiedziałem. Zbyt wysoka temperatura w pokoju dziecięcym też może prowokować napady lęku. Polskie Radio Euro. Nadaje się tu. A w internecie można nas znaleźć na www.polskieradioeuro.pl. Przy zapowiedzi dzisiejszego Zostaw Wiadomość możecie znaleźć film, który nasi koledzy filmowcy zrobili, poszukując dobrych miejsc do spania na mieście, poszukując dobrego miejsca do przyłożenia głowy do poduszki, ale też rozmawiając o spaniu z ludźmi spotkanymi na ulicy w Warszawie. Zachęcam was do tego, żebyście tam zajrzeli. A dzisiaj o śnie z panem doktorem Michałem Skalskim, kierownikiem poradni leczenia zaburzeń snu Kliniki Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Udziela mi się szybkość mówienia, panie doktorze. Pogołowiem dla hipomanii, wie pan? Naprawdę. A z depresją jest odwrotnie. Się udziela nas przyny. A do innego. Okej, okay, no to... Być może kiedyś będzie się trzeba też i tym zająć. Mamy teraz okres sesji, pisze Rick. Masa nauki, pojęć do wkucia i tak dalej. Jaka jest zależność między sprawnością intelektualną a potrzebą snu? Moja mama mówiła, jak się w nocy nie wyśpisz, to potem nic ci do głowy nie wejdzie. I miała rację. Znaczy tutaj rzeczywiście nawet niedawno taka jedna z nowszych prac się pokazała, która, może od początku, rzeczywiście jest tak, że tylko w czasie snu się utrwala pamięć. Może akurat to studenta w sesji specjalnie bierze, bo oni tylko na krótkiej pamięci pracują, nie na tej utrwalonej, ale no takie są fakty. Że jeżeli chcemy wiadomość utrwalić, czyli już mówiąc tak dosyć ogólnie, z tej jakby sfery pamięci krótkotrwałej elektrycznej przenieść w tą stałą białkową, to musimy się dobrze wyspać. Jeszcze są liczne dowody na to, że sen przynosił różne rozwiązania problemów, nad tym ludzie kombinowali. Bo sen, zwłaszcza sen REM, służy utrwalaniu pamięci, konsolidowaniu śladów pamięciowych, porządkowania wszystkiego. Druga rzecz, przy bezsenności, jedną z pierwszych rzeczy, które wysiada, to są problemy z zapamiętywaniem. Była taka praca niedawno zrobiona, kiedy spłycano sen, nawet nie wybudzano. No bo jest możliwość absolutnie obiektywnej oceny głębokości snu. Są takie parametry neurofizjologiczne, wystarczy kilka elektrod na głowie, już wiem, czy człowiek się płytko, czy głęboko. Bo także Holendrzy zrobili takie badanie, kiedy spłycali sen, po czym kazali ludziom jakieś proste testy pamięciowe robić, i okazało się, że spali płycej, wyraźnie gorzej zapamiętywali. Także nie tylko problem z utrwalaniem pamięci, także z zapamiętywaniem, to ma związek ze spaniem. Natomiast to tylko pocieszę słuchacze, że praktyka jest taka, to też odwołam się do tych prac, o których wspominałem, kiedy jedna z moich studentek badała sen studentów w czasie sesji i poza sesją, to w czasie sesji, zwłaszcza studenci naszego WUM-u, prawie w ogóle nie spali. Natomiast po sesji odsypiali braki, śpiąc po 16-18 godzin na dobę. A co z wiedzą? No, życie ich dopiero zweryfikuje, potencjalni pacjenci, którzy trafią. Także tutaj sprawa jest trudna, no bo ja zdaję sobie sprawę, z jednej strony się atakuje studentów nadmiarem wiedzy, którą ciężko jest przyswoić. Już nie będę, jak stary z Gret mówił o systematyczności i nauce i tak dalej. No, tak. Zresztą wielu z nas było studentami, więc wie, jak to trzeba było. W sposób błyskawiczny przyswoić wiedzę, mając czasami, nie wiem, jedną czy dwie doby między jednym egzaminem a drugim. Ale z drugiej strony trzeba być świadomym tego, że przy zaburzaniu snu ta wiedza może być, znaczy może gorzej wchodzić do głowy i potem może być trudniej z niej korzystać. Od kilku lat pracuję w nocy. Odsypiam w dzień, czasem normalnie 7-8 godzin, ale często 5 i to w dwóch ratach. Czy to prawda, że spać trzeba minimum 5 godzin ciągiem? Bardzo dobry telefon, rzeczywiście tak się uważa, znaczy ciągiem, no różnie bywa, no sam pan zauważył, że pan pracuje w nocy, pan nie śpi. 5 godzin na dobę to jest, my uważamy, takie minimum biologiczne, bez którego się rzeczywiście ciężko żyje. Jest to znowu sprawa indywidualna, pewnie jednym wystarczy 5, inni potrzebują 6, 7, może jeszcze są jakieś wyjątki na 4, ale te 5 godzin, czyli 3 cykle, 3 stuminutowe cykle snu, to jest taka rzecz, która powinna wystarczyć do funkcjonowania. Gorzej z tym odsypianiem w dzień, bo to jeszcze też może uwaga o tym, żeśmy nie powiedzieli dzisiaj ani razu, ale to, że dobrze w nocy śpimy, związane jest z naszym zegarem biologicznym w głowie. Struktura, no jak się nazywa, tak się nazywa. No, zegar biologiczny mamy w głowie, który nam w ciągu doby zmienia poziomy snu i czuwania. Także w ciągu nocy jesteśmy bardziej senni, w dzień jesteśmy bardziej czuwający. Dlatego z reguły nawet po całonocnej pracy my nie jesteśmy w stanie na przykład w dzień spać 8-10 godzin. To jest duża rzadkość. Bo wtedy mózg jest przestawiony na inne tory. I teraz, jeśli ktoś pracuje tylko po nocy, to w zasadzie, żeby on normalnie funkcjonował, się wysypiał, powinien kompletnie się odwrócić zegar. Ja to taki styl życia takim szczurzym nazywam, to jest przykre, no może kot lepiej brzmi. Po prostu są stworzenia, które mają odwrócony rytm. One są aktywne w nocy, śpiące w dzień.
Człowiek, który pracuje tylko po nocach, też właściwie powinien się na taki rytm snu przestawić. Tyle tylko, że oczywiście on wtedy będzie zdrowiej żył, no będzie aktywny w nocy, będzie spał w dzień, tylko że pytanie, jak będzie wyglądała jego sfera funkcjonowania społecznego. Z kim on się będzie kontaktował, z kim on będzie spędzał te swoje aktywne godziny. Mało kto mu zostanie tak naprawdę. Notabene zresztą właśnie to jest też takie dramatyczne, ale przy pracy nocnej największym problemem są zaburzenia relacji interpersonalnych, rozpadu małżeństw, no bo ja jestem aktywny, jak chcę coś robić, a wszyscy wokół śpią, a z kolei moje dziecko chce się bawić, a ja jestem ledwo żywy na czworaka. Kiedy się z nimi spotkać? Podobnie jak związek Sowy ze Skowronkiem, wie pan jaki to jest kłopot? Mam wiem, takich wiem, ćwiczyłem, no cóż, poszliśmy teraz w Sowie nawyki. Skoro już o fazach snu tutaj było i rozmawialiśmy o tym, że to jest jakiś rytm, to pyta nas słuchacz o budzik. Ciekawi mnie budzik za 500 zł. Posiada on opaskę na nadgarstek, która czuwa nad fazą snu i budzi w okolicy tej najlepszej do wstawania. Co pan o tym myśli? Tak, jest to rozsądne i logiczne. Rzeczywiście, można powiedzieć tak, generalnie, nie lubię słowa faza, bo to stare określenie, ale mamy dwa rodzaje snu. Tak zwany sen non-REM z angielska, to słowo REM to jest od rapid eye movement, czyli sen z szybkimi ruchami gałek ocznych, i mamy sen non-REM, czyli nie będący snem REM. Ten sen non-REM to jest sen głęboki, kiedy mamy wyciszenie mózgu, wyciszenie ciała i z tego stadium się strasznie ciężko budzić. Jak się z tego głębokiego snu non-REM budzimy, to jesteśmy nieprzytomni przez dłuższą nawet chwilę. Mało tego, możemy nawet wykonywać różne dziwne ruchy jak lunatyk i niby świadom tego, co się dzieje. Więc jak jesteśmy w stanie snu REM, to jest taki sen, w którym mózg jest bardzo aktywny. My mamy wyłączoną świadomość, ale mózg jest bardzo aktywny, on pracuje. Wtedy mamy marzenia senne i z tego tu się budzimy właściwie natychmiast. Byle jaki, nawet delikatny bodziec, choć nietypowy, może nas obudzić. Bo to też jest ciekawa sprawa, że w nocy, mimo że mamy wyłączoną świadomość, to nasz mózg nasłuchuje i analizuje rzeczywistość. On oczywiście ma prostą reakcję, bo zareaguje tylko śpij dalej albo się obudź. Jeśli bodziec, który mózg usłyszał, jest znany, no bo, nie wiem, mieszkamy w głośnym miejscu koło, na przykład, nie wiem, zajezdni tramwajów, to tam jeżdżące tramwaje, chociaż zgrzytają, nie obudzą nas, bo to jest bodziec znany, ale jeśli w tym samym mieszkaniu, tam, nie wiem, delikatnie dziecko małe, na przykład zapłacze, to się natychmiast matka zerwie, bo to jest bodziec budzący jakiś odgłos. I z tego stanie się łatwo budzić i taka opaska na ręku, tylko w oparciu o analizę, na przykład tętna, może doskonale różni te dwa rodzaje snów. Dlatego, że we śnie REM jest cały organizm uśpiony. Ja tu mówię, że tak, ciało śpi i mózg śpi. Natomiast we śnie REM mózg jest gwałtownie działa. To wtedy my się ruszamy? Nie, my wręcz przeciwnie. My wtedy we śnie REM my się nie możemy ruszać, bo jak mózg jest aktywny, mamy spać, to musimy być zwiotczeni. Wtedy mamy w ogóle paraliż. Jeśli się zbyt gwałtownie z REM obudzimy, to mamy taki stan zwany paraliżem przysennym. Czyli nagle otwieram oczy, bo oczy się ruszają i nie mogę ruszyć ręką, nogą, ani głosu wydobyć. Natomiast mówię, może być budzenie to jest jednak proces, no, on trochę trwa, no sekundy przynajmniej, no może nie minuty, to już za długo. No i w tym momencie zdąży nam też wrócić napięcie mięśniowe, ale wtedy wstaniemy prawą nogą. Także to jest rozsądne, ale to nie trzeba takiego drugiego budzika, to łatwo samemu rozpoznać. Jak człowiek się będzie budził spontanicznie, to wtedy sam zauważysz, są pory, bo ten zegar jest sztywny dosyć. Jeśli na przykład zawsze fazerem mamy powiedzmy 6.30, to o tej 6.30 mamy. Na przykład paradoksalnie o 7 nam się może być obudzić trudniej, a o 6.30 łatwiej. To można na sobie samym wyćwiczyć. Ale jak to sprawdzić? Budzić się o różnych porach i zobaczyć, kiedy nam się najłatwiej wstaje. Wiwisekcja trochę. Napisała do nas słuchaczka, od kilku lat cierpię na porażenie przysenne. Czy da się to jakoś leczyć? Wywołała pani temat. Czy... Najłatwiej jest leczyć przez dotknąć. Dotknąć tego porażonego człowieka i wtedy natychmiast napięcie mięśniowe wraca. Jak śpię sama, no to ciężko, żeby mnie ktoś dotknął. Jedną śmieszną rzecz zauważyłem, badacze, no, amerykańscy powiedzmy, zaproponowali, żeby intensywnie ruszać oczami, lewo, prawo, góra, dół, wtedy szybciej wraca napięcie mięśniowe. A tak naprawdę, już poważnie mówiąc, to najlepiej leczy informacja, że to jest po prostu rzecz naturalna. Znaczy ja oczywiście musiałem z taką osobą porozmawiać, żeby dokładnie wiedzieć, o co ona nazywa paraliżem przysennym. Bo są różne postacie katapleksji. Może, no nieważne, nie będę straszył. W każdym razie, no typowa sytuacja, kiedy ja się budzę w nocy i nie mogę ruszyć ręką, nogą, to jest właśnie nazywana paraliżem przysennym i jest stanem fizjologicznym. Kiedy się zbyt gwałtownie budzimy i zdążyła wrócić świadomość, a jeszcze nie zdążyło wrócić napięcie mięśniowe. Czyli banalna sprawa. 21.00. Co z tak zwaną dietą snu? Spanie po 20 minut raz na 4 godziny faktycznie działa, czy to tylko jedna wielka ściema? Pyta Szymon.
No zależy, jak to chce żyć, to były takie badania robione. Tutaj ja nawet tego metody nie znałem, znam metody 7-13, jaki eksperyment, czyli 7 minut, 13 minut czuwania i tak na okrągło przez kilka dób. I jak tak sobie sumujemy, to będzie te 8 godzin na dobę, natomiast czy to jest zdrowe, to nie wiem. Nasza wiedza i nasze doświadczenie medyczne nie zaleca takiej metody. Natomiast ja myślę sobie, że to jest o tyle rzecz sztuczna, że jeśli ktoś żyje normalnie, pracuje powiedzmy te 8-10 godzin, odpoczywa kolejne 6-8, to ma czas na 8 godzin spania. Jeśli ktoś ma na przykład taki ekstremalny przykład, to samotny żeglarz. No płynie z tym jachcikiem jakimiś miesiącami całymi, no i cały czas w zasadzie powinien uważać. Myślę, takie badania robili kiedyś u nas. I wtedy można mu wyznać jego własny taki chronometraż, powiedzmy. Kiedy on powinien spać głęboko, kiedy ma te fazy REM, kiedy się może budzić. I można sobie wyobrazić sytuację taką, w której na przykład co półtorej godziny wstaje, mogę być aktywny przez 10-15 minut, on to wszystko ponaprawiać, ja znowu i spać na półtorej godziny. I teoretycznie przy dobrze jakby ustawiony cykl, który ja się wysypiam. A mimo wszystko co półtorej godziny mogę tą rzeczywistość pielęgnować. 21.00. Czy grające radio w czasie snu może jakoś przeszkadzać mimo głębokiego snu? Odpowiedź na to pytanie już za chwilę. Życie to surfing Mysłowic, a ta audycja to Zostaw Wiadomość w Polskim Radiu Euro. 21.00 to numer SMS-owy, który doskonale znacie. Telefon do naszego studia to 022-645-2100, a adres mailowy to zostaw@polskieradio.pl. Co zrobić z tym radiem, które u niektórych gra w pokoju, w którym się śpi, w pokoju, w którym pewnie nie zawsze jest sypialnią i często i komputer stoi z boku, ale zacznijmy od radia. Znaczy już mówię tak, generalnie, żeby dobrze spać, to w sypialni powinno być całkowicie ciemno i cicho. To tutaj to zostało jakby przebadane naukowo. Im więcej hałasu wokół, tym sen jest bardziej przerywany i jakby możemy rozumieć, że jest też mniej regenerujący. Ale z drugiej strony, to już nawet padło takie zdanie się w tej audycji, że osoby, która się jest zmęczona, kładzie się do łóżka i tam zamiast zasypiać, to różne rzeczy przelatują przez głowę, czyli mówiąc kolokwialnie, się nie może zrelaksować. I w tym momencie, w moim odczuciu, według moich doświadczeń, radio jest takim świetnym rzeczywiście metodą relaksującą, żeby nie myślał o bezsenności, muszę czymś te swoje myśli zająć. Znaczy nielogiczne jest myślenie, żeby nie myśleć, coś co słyszę czasami od pacjentów, więc trzeba, to czym się mogę zająć, to może być radio, może być telewizja, może być ciekawa książka, może być krzyżówka. Także warto słuchać radia, ale nie w sypialni i nie w własnym łóżku. Natomiast potem już jak już czuję, że ja już się wyciszam, oczy mi się kleją, wtedy gaszę radio, gaszę światło, kładę się do łóżka. To byłoby najzdrowiej. Tym mówieniem o paraliżu przysennym uruchomiliśmy słuchaczy. Michał pisze, że to było bardzo nieprzyjemne doświadczenie. Bardzo lękotwórcze, tak. Dlatego ja nawet powiedziałem, że najlepszą metodą leczenia jest powiedzenie pacjentowi, że to jest norma i on na pewno w czasie snu ani się nie sparaliżuje, ani nie umrze. No właśnie, bo Michał pyta, czy to ma konsekwencje dla zdrowia. Nie ma. Poza tym, że to wzbudzi lęk. No, większość pacjentów, którzy do mnie docierali z takim doświadczeniem, po prostu z lękiem się kładło spać, że coś mi się może w nocy stać. I wytłumaczenie, jeszcze tak jak tutaj trochę krótki wykład zrobiłem, że jest to naturalny mechanizm związany ze snem. Dlatego, że w czasie snu REM, w tym śnie aktywnym REM, mamy po prostu zwiotczone mięśnie. To jest naturalny mechanizm, żeby za tym aktywnym mózgiem zaburzeniami sennymi nie biegać. Są pacjenci, którzy mają uszkodzony mechanizm zwiotczania mięśni, to oni zamiast spokojnie marzyć, to machają rękami, kopią partnerów, łamią sobie nosy, ręce. Więc żeby to nie było, natura musi nam te mięśnie zwiotczyć. I jest wiotcze, jesteśmy wtedy sparaliżowani z tym, że śpimy, nie wiemy tego. W momencie jak się budzimy, to nam wraca świadomość i to się wraca na więzienie mięśniowe, ale mogą się te procesy czasem rozminąć. I wtedy mamy taki stan paraliżu. Od kilku lat cierpię na bezsenność. Jestem na lekach, lecz bardzo często śnią mi się koszmary. Czy leki mają wpływ na marzenia senne? No zależy jakie. Są na przykład leki, prawie wszystkie leki przeciwdepresyjne zmniejszają ilość w ogóle snu REM, tego snu z marzeniami sennymi, także też zmniejszają, skracają czas, w którym mamy marzenia. Zamiast powiedzmy 2-3 godzin mamy tych marzeń sennych pół godziny. Natomiast typowe leki na senne nie mają wpływu na marzenia senne. Także tutaj, natomiast niektóre leki kardiologiczne, niektóre leki nadciśnienie mogą zwiększać ilość koszmarów, to już może nie będę wszystkich nas wymieniał, ale czyli to wszystko zależy jakie leki. Są leki, po których mamy tych koszmarów więcej, są takie, po których koszmarów mamy mniej. Natomiast leki typowe na senne, to już wymieniane przez nas senne, Zolpidem, Zopiką, Zaleplon, one nie mają wpływu na marzenia senne. Ciekawe, czy jest taka informacja o koszmarach sennych w ulotce od leków kardiologicznych? Tak, nie jest, w niektórych jest. Niektórych jest rzeczywiście. Ja w ogóle fascynujące, na początku, jak się tym snem jeszcze w sensie naukowym interesowałem, to nawet wśród środków anestezjologicznych były wymieniane takie, które częściej dają na przykład sny o treściach erotycznych, inne sny o treściach koszmarnych. To jest akurat statystycznie prawda. No, pamiętam żarty anestezjologów, bo to tak widać było po zminach pacjenta, co mu się śni.
Witam. Problemy ze spaniem mam od zawsze. Odbywają się okresowo. Jak jest dobrze przez jakiś czas, a potem przez tydzień po prostu nie śpię. W ciągu dnia nie jestem śpiąca, ale bardzo źle się czuję. Nawet jak śpię, to długo zasypiam. I gdzie w Krakowie szukać pomocy? Pyta o to Aga. Czy to jest tak, że my powinniśmy iść po prostu do regularnego psychiatry i zapytać, gdzie tutaj jest fachowiec od leczenia snu? Znaczy, że do psychiatry, no na pewno wtedy, kiedy przyczyną zaburzeń snu są jakieś zaburzenia natury psychicznej, mówiliśmy o nerwicy, mówiliśmy, możemy powiedzieć o depresji, o jakiejś sytuacji stresowej, jakiejś przewlekłej, trudnej sytuacji życiowej, to wtedy psychiatra może nam pomóc rozwiązać tą sytuację, co w efekcie poprawi nasz sen. Natomiast jeśli mamy do czynienia z jakby takimi pierwotnymi zaburzeniami snu, to wtedy no taki przeciętny, nie zawsze wyedukowany psychiatra może nam nie pomóc. I wtedy warto pójść do kogoś, kto się zaburzeniami snu zajmuje. Zajmuje się tym niekoniecznie psychiatra, tym się może zająć lekarz domowy, wyedukowany, neurolog wyedukowany, ktoś, kto ma wiedzę na ten temat. Z tą wiedzą zresztą jest kiepsko, dlatego że w czasie studiów medycznych nikt nie uczy studentów, przyszłych lekarzy niczego na temat snu. To niestety tak jest w programach, że problem jest dość powszechny, powszechnie występujący, natomiast studenci i przyszli lekarze tej wiedzy nie dostają. W szkoleniu podyplomowym jest nie lepiej, też nikt ich tego nie uczy. Także tutaj albo ktoś się sam zainteresuje, bo my robimy jako klinika, robimy takie szkolenia, takie kursy tygodniowe raz do roku, ale no tak naprawdę to powiedzmy, że wyszkoliliśmy może kilkunastu, może kilkudziesięciu lekarzy w Polsce. Ja nie wiem, kto, bo oczywiście może się każe nauczyć z podręczników sam, to jest też jego sprawa, ale z tym może być kłopot. Jeżeli ktoś mówi przez sen, tak jakby z kimś rozmawiał, to jest normalne? Może być normalne. To mam nadzieję, że uspokoiliśmy słuchacza. Czy lepiej chodzić spać, jak tylko pojawia się pierwsza senność, czy pilnować stałej godziny? Zależy od trybu życia, dlatego że też to natężenie snu zależy od tego, jak spędzaliśmy dzień. Im jesteśmy bardziej zmęczeni w sensie fizycznym i psychicznym, tym ta senność może być większa. Na pewno to jest też taka, nie taka prosta odpowiedź, dlatego że to pojawienie się senności, żeby zasnąć, powinniśmy trafić w taki szczególny dla nas moment. Jest takie pojęcie fizjologiczne, wrota snu, my to tłumaczymy po polsku, sleep gate, czyli taka pora, kiedy zasypiamy najłatwiej. Zresztą myślę, że jeśli ktoś, tutaj studenci pisali o tej sesji, to na pewno mają takie wrażenie, na przykład jak się uczą całą noc, przychodzi taka pora, kiedy się strasznie oczy kleją, jak ją przetrzymamy z pół godziny do godziny, to znowu można być bardziej aktywnym. Najczęściej tak między 23 a 1 mamy taką swoją porę optymalnego zasypiania, które jest najłatwiej zasypiać. Natomiast senność może się pojawić o 21. Wtedy nie jest się zdrowo spać, bo jak nawet o 21 zasnę, to wtedy o 3, 4 w nocy jestem w zasadzie wyspany. I co wtedy robić? Także tutaj, no, wspomnieliśmy, pan uciekł od tematu sow skowronków, ale od tego trzeba zacząć. Ja mam temperament sowy czy skowronka i do tego dopasować też te pory. Jeśli raczej jestem sową, która zwykle chadza spać około 24.01, to dobrze jest się kłaść spać w miarę regularnie koło tej 24.01 i pilnować w miarę regularnego wstawania, powiedzmy o tej 6-7 rano, żeby tam ten zegar się utrwalał. Jeśli natomiast życie nas zmusza do spania nieregularnego, no bo raz muszę się uczyć na przykład, bo jest sesja, raz nie mam nic do roboty, mogę głupio się spać wcześniej, to wtedy przynajmniej powinniśmy pilnować tych pór regularnego budzenia. To jest wtedy szansa, że pora zasypiania też się będzie w miarę regularnie pojawiała. Nawet jeżeli życie nas nie zmusza, żebyśmy mieli jakąś aktywność, powiedzmy tego dnia już od 10, to wstajemy o 8? No, jeśli mówimy o ludziach, którzy mogą mieć tendencję do problemu, no bo mówię, jest na szczęście, są tacy ludzie, którzy nie słuchają żadnych z rad, o których tu mówimy, a śpią jak zabici, nawet i po kilkanaście godzin na dobę. Tych te rady, o których mówimy, nie dotyczą. Dotyczą tych ludzi, tej jakby połowy wrażliwej populacji, która może mieć problemy. I ci ludzie bardziej powinni o to dbać. No, tak jak ze wszystkim, no, jak ja jestem bardziej podatny na infekcję, będę bardziej uważał. No, to na takie zasady. Ktoś się odnosi do tego budzika, o który ktoś inny pytał. Pat pisze, dostałem taki budzik z opaską na gwiazdkę i działa rewelacyjnie. Z reguły budzi trochę wcześniej, ale wstaje się bezproblemowo. Genialny. Potwierdzenie tego, co ja mówiłem, że czasem stanie pół godziny wcześniej, daje lepsze samopoczucie niż mój, na przykład ta 6:30, a nie 7:00. Swoją drogą, to jest indywidualna sprawa. Swoją drogą prezent za 500 to pozazdrościć. Fizjologiczny, naturalny, no, człowiek sam nie potrafi znaleźć. Ja pan tak się łapię, bo to są wszystko na przykład informacje, proszę zwrócić uwagę, tak naprawdę nikt nie powiedział o tym, że na przykład chodzi jedna osoba tylko, że tam czuje senność, to wstaje. Mhm. Tak naprawdę proszę zobaczyć, tak żyjemy, że idziemy spać wtedy, kiedy możemy, a wstajemy generalnie na budzik. Jak daleko doszliśmy od naturalnego rytmu tego słynnego pójściu spać z kurami w stanie o zachodzie słońca. Bo przecież tak naprawdę nasz sen pojawił się jako element przystosowywania do tego, że jest ciemno i widno. Czyli tak naprawdę doba geofizyczna, to słońce, które wschodzi, zachodzi, ten zegar w głowie, on nam dyktował i pory spania. Jak już żeśmy daleko teraz od tego uciekli.
A jak to jest ze zbyt długim spaniem? Zauważyłem, że im dłużej śpię, tym bardziej niewyspany jestem. Dłużej niż 7-8 godzin, pisze Paweł. To znaczy, jak rozumiem, to dla naszego słuchacza już jest za długo. Tak, znaczy to tylko mogę potwierdzić. Rzeczywiście badania nad snem wymuszonym, no bo można powiedzieć, że mamy pacjenta, który nie ma problemu z bezsennością, może spać, jak mu się stworzy warunki, to rzeczywiście badanie potwierdziło, że jak się sen wymusza, czyli przespam te swoje 5-6 cykli i potem śpię następny, to wcale nie wstaje po tym dłuższym śnie bardziej wypoczęty niż po tych 6-7-8 godzinach. To jest akurat prawda. 2100, nasz numer SMS-owy cały czas zbiera wasze pytania i wasze przemyślenia. Za kilka minut wracamy do rozmowy o 23:00 serwis, a tymczasem przypominam, że na polskieradioeuro.pl jutro zapis tej audycji, możecie go ściągnąć z zakładki podcasting, ale możecie także znaleźć w sieci nasz film o szukaniu dobrego miejsca do spania, możecie go znaleźć przy zapowiedzi dzisiejszego Zostaw Wiadomość, oczywiście na stronie polskieradioeuro.pl. Myślę, że dla niektórych to taka pora, kiedy nie wiedzą, że jest jakieś radio i w którym jest jakiś Zostaw Wiadomość, bo tak naprawdę to już śpią od długiego czasu. 2100 to jest ten numer, który widzę, że dzisiaj jest oblegany, ponieważ wiele osób dzieli się swoimi problemami ze snem, a niektórzy piszą w sprawach problemów rodzinnych ze snem. Do tych wszystkich spraw odnosi się nasz gość, dr Michał Skalski, kierownik poradni leczenia zaburzeń snu Kliniki Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dobre ćwiczenie logopedyczne swoją drogą z tą nazwą. Ja ciągle z Akademii Medycznej jestem przyzwyczajony. Moja mama siedzi do 3-4 w nocy, a wstaje o 7-8 rano. Co ona ma robić, żeby normalnie chodzić spać? Brać tabletki nasenne, czy musi odwiedzić specjalistę? Przez to jest bardzo nerwowa. Pozdrawiam, Paweł. No rozumiem, że to już rodzina ma większy problem jeszcze z tym niż być może sama mama. To znaczy, to nawet problem może być szerszy, dlatego że z badań nawet u nas robionych, przeze mnie robionych, wynika, że matka chorująca na bezsenność jest jakby najsilniejszym przynosicielem bezsenności w rodzinie, czyli innymi słowy pacjenci z bezsennością, których badałem, pytając o to, jak śpią ich rodziny, znacząco częściej mieli matki z bezsennością, więc tutaj klient też można powiedzieć, że należy do grupy ryzyka. Pytanie oczywiście, dlaczego ta mama siedzi do 3:00, czy ona siedzi dlatego, że musi pracować, tam nie wiem, opierać, czy sprzątać, czy też siedzi, bo nie może zasnąć. Jeśli ta druga sytuacja ma miejsce, to rzeczywiście spanie od 3:00 do 7:00, 4 godziny już jest takim pograniczem bezsenności i obserwacja słuchacza, że mama przez to jest nerwowa, może być trafna. Choć też może być dokładnie odwrotnie. Być może mama się czymś martwi, chociażby losem naszego słuchacza, czy na kogo wyrośnie, czy tam zda egzamin, co z nim będzie, i z tych trosk nie zasypia. Sprawa jest trudna, więc myślę, że powinna się jednak poradzić. Jeśli to jest informacja z Warszawy, to są dwie takie poradnie w Warszawie, oprócz mojej jeszcze w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, więc tu w Warszawie problemu nie ma. W innych miastach w Polsce może być gorzej. Ale wtedy warto zasięgnąć porady, dlaczego tak się dzieje. Ktoś napisał, że nie lubi spać, bo ma ciekawsze rzeczy do robienia. Wspominam, sporo studentów tak uważa. No, można. Żeby tylko za to nie dopłacił ceny na starość. Michał z Gdyni pyta nas o to, czy było radio, ale czy szkodliwie jest przysypiać przy ekranie telewizora. Ja kiedyś lubiłem na stróżówce drzemać w świetle obrazu kontrolnego z czarno-białego telewizorka. Ciekawe. Znaczy, z doświadczeń 70% Polaków zasypia przed telewizorem, więc to jest jakby powszechne zjawisko. Z punktu widzenia badań, które się robi, no to mało, że gra, jak jeszcze świeci, to ten sen może pogarszyć, ale to, co ja już powiedziałem wcześniej, być może to takie szumiące, szemrzące medium jest czymś relaksującym, że wtedy jakby no mniej tych różnych myśli po głowie chodzi. No, też mam wrażenie, że obraz kontrolny to piszczy. Tak, znaczy, niezbyt przyjemnie. W to się nie mogłem wczuć, szczerze powiedziawszy. No tym bardziej, że w tej chwili tak naprawdę ta telewizja gra na okrągło. No ja nie wiem, mam kablówkę i tam zawsze znajdę kilkadziesiąt programów, że coś jeszcze tam lata. Więc na tej zasadzie. No, ale może, dałem pacjentom, że świetnie zypali przy radiu, ale takimi między stacjami ustawionym. To jest taki biały szum jakby. Mrówki na ekranie byłyby lepsze. Trudno powiedzieć. Witam serdecznie. Jak to zrobić, żeby zamiast 12-13 godzin na dobę spać na przykład 7 i się wysypiać? No, jak sprawić, ciekawe, żeby sen był bardziej wartościowy? Czy on rzeczywiście tak nadrabia długością? Tak może być. Znaczy jest na przykład, ja dam przykład, oczywiście tutaj nie wiem czemu nasz słuchacz tak ma, ale dam przykład takiej choroby, już my wspomnieliśmy dzisiaj o zaburzeniach oddychania podczas snu. Bezdechy podczas snu obturacyjny to jest taka sytuacja, w której na skutek zwiotczenia mięśni w czasie snu dochodzi do zamykania dróg oddechowych i pacjent coraz trudniej oddycha. Łapie
chrapie od coraz ciężej oddech, objawem jest chrapanie i z czasem się pojawia bezdech. W związku z tym organizm takiego pacjenta broni się przed duszeniem poprzez spłycanie snu. I ci ludzie generalnie nie są w stanie zasnąć głęboko, bo mówi, głęboki sen prowokuje bezdechy. I wtedy pierwszym objawem jest nadmierna senność w ciągu dnia. Czyli ci ludzie na przykład śpią 13-14 godzin na dobę, a i tak się jeszcze budzą niewyspani, bo spali za płytko. Czyli można sobie na tej podstawie wyobrazić taką sytuację, że jeśli z jakichś powodów sen jest spłycony, organizm próbuje wtedy nadrabiać to, ten sen wydłużając. I teraz per analogią, tutaj odpowiadając na to pytanie, być może lepszą metodą jest skrócenie. Jest taka metoda terapii, tak zwane ograniczenie pór snu. Czyli na przykład ja sobie ustawiam sztywne pory, kładę się spać 24, wstaję 6 i jest nadzieja, że jeśli te ośrodki snu, znaczy nie ma bezdechów, nie ma żadnych innych jakichś chorób, które uszkadzają ośrodki snu, to w tym momencie ten sen jakby taki skrócony do 5 godzin powinien być bardziej intensywny. Ale mówię, to jest bardzo luźna rada, bo tutaj ciężko jest przed radio leczyć. Musiałbym jakby indywidualnie z klientem porozmawiać, wtedy mu coś tam doradzać. Ja mam duży problem ze wstawaniem, pisze mój imiennik. Śpię twardo, zasypiam szybko, ale od momentu, jak się zaczynam budzić, do momentu, jak wstaję, mija co najmniej 2 godziny. Jak to wyleczyć? Moja siostra podobnie ustawia ponad godzinę wcześniej budzik, w którym włącza nieustająco drzemkę, co jej męża chyba doprowadza do szału. Znaczy znowu tutaj powodów może być bardzo wiele. Pierwsze, jakie mi przychodzi do głowy skojarzenie, to jest właśnie znowu ta słynna Sewa Skowronek. No jeśli ja jestem wejdącą sobą, jak muszę wstać o 7 rano, to wstajesz jak automat, ale bez przyjemności. No ale to nie jest kradzenie sobie tej godziny czy tych 2 godzin snu wtedy, jak się tak budzimy? Bo tu jest o innym mechanizmie. Znaczy ja na przykład się nauczyłem tak, że dla mnie od momentu wstania do łóżka, dotarcie do pracy, to miało 30 minut. Na przykład zwłaszcza u kobiet, z którymi rozmawiam, pacjentek, no to one muszą mieć te 2. Ja tego nie rozumiem. Pan się nie maluje. No to prawda. No. Ale może się można malować, nie wiem, w pracy, podejść. Znaczy nie wiem, no, to jest kwestia prostego dealu. No co jest jakby dla mnie ważniejsze? Czy ten własny wizerunek, czy też własny sen? Można wybierać. To jest jakby możliwość wyboru. No i znaczy mówię, no ja jakby takiego wyboru dokonałem, więc mi też dlatego mieszkam blisko centrum, żeby nie zasuwać 2 godziny samochodem do Warszawy w korkach, tylko żeby dojechać, nie wiem, samochodem w 10 minut, rowerem w 15, spacerem w 20, jeśli tylko mam taką możliwość. Także no, przepraszam, że może taką osobistą uwagę daję, ale to jest ta odpowiedź. Pierwsza sprawa to mówię, być może to jest tak, że ja się budzę w porze jakby nie, dla mnie niewłaściwej. No 6 rano lasowy to jest środek nocy, to się nie oszukujmy. Aha. Jeśli bym mógł wstawać o 10, wtedy by nie byłoby problemu. Drugi problem, bo są takie choroby, utrudniony problem, znaczy z wybudzaniem się. Może to świadczy, znaczy to może być powód taki, że się na przykład nie wyspałem, to coś mówili chwilę wcześniej, że owszem spałem długo, ale z jakichś powodów sen był płytki. On może być płytki, bo mogę mieć bezdech, może być płytki, bo na przykład, nie wiem, jest za głośno, za duszno w sypialni, może być płytki z jakiegokolwiek innego powodu, alergii, czegokolwiek. I wtedy ja nawet poprzez panią 8 godzin mam problemy z obudzeniem się. Może być trzecia sprawa, to też padało w tej audycji, to nie jest moja pora. Czyli gdybym na przykład budził się paradoksalnie pół godziny wcześniej, byłoby mi łatwiej na przykład. Także tutaj no, powodów może być wiele, natomiast no, mogę tylko powiedzieć, że takie przypadki rzeczywiście się zdarzają, sporo ludzi do mnie przychodzi pod właśnie hasłem takim, że no, mają problemy z tym rannym dojściem do siebie i nie wiem, nie są w stanie zaliczyć studiów, nie są w stanie zdążyć na pierwszą lekcję do szkoły, albo mają problemy w pracy, bo się na przykład permanentnie, no dzisiaj nawet miałem pacjentkę, która się bała, że może wreszcie stracić pracę, no bo już jakieś ważne zebranie zawaliła, bo była na 10, ona się nie była w stanie obudzić. Paweł, który pytał nas o mamę. Mama siedzi do 3-4 w nocy, bo nie może zasnąć. Czy jest jakaś poradnia w Olsztynie? No, trudno nam tutaj... Nie, w Olsztynie to ja mówię, że nie ma. W Gdańsku jest na pewno. Podobnie jak u nas, gdzie jest bliżej do Warszawy, czy do Gdańska. Ewentualnie, tak jak mówiłem, być może warto spytać kogoś z lekarzy na miejscu, kto się z tym interesuje. Ja będę miał w Olsztynie wykład na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, więc być może warto, żeby ta mama przyszła i pogadała ze mną. Kiedy? Nie wiem, za tydzień, dwa, to trzeba by się zorientować. Kaj, wiem, że jadę do Olsztyna. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie, bo to jest też taka moja działalność edukacyjna. No, byłem sekretarzem Uniwersytetu Trzeciego, bo uważam, że to jest jedna z lepszych form aktywizacji ludzi w starszym wieku, bo też może nie dodałem, bo to młodzi ludzie dzwonią, ale gro pacjentów, jakie mam w poradnie, są pacjenci, którzy przychodzą na emeryturę na przykład i wtedy, żeby spadek aktywności w ciągu dnia, być może też uwaga pana mamy, spadek aktywności w ciągu dnia, jednocześnie dużo większy margines, ja mogę teraz spać dowoli, powoduje, że pojawia się dysproporcja. Spać mogę długo, a zapotrzebowanie snu jest mniejsze, no bo jestem mniej zmęczony i wtedy pojawia się ten dyskomfort. Istnieje opinia, że tylko zasypiając przed godziną 24 można zdrowo się wyspać. Mit. Skowronek, tak, Sowa nie. W skrócie, okay. Po radiowemu, pana stylu. A ja zrywam się często, zasypiając z wyraźnym odczuciem, że przestałam oddychać i gwałtownie zrywam się i łapię powietrze.
pisze Lu. Ciekawe. No, to raczej nie jest bezdech, dlatego że bezdech pojawia się w czasie głębszego snu, więc ciężko jest zasypiać z uczuciem, że nie mogłem złapać oddechu. Wymagałoby to sprawdzenia. Tym bardziej, że jeśli są jakiekolwiek zaburzenia oddychania podczas snu, to jest łatwo sprawdzić. Jest w Warszawie wiele poradni, bo mówię, takich typowych poradni leczenia zaburzeń snu, jak ta, w której ja pracuję, są oficjalnie 3 w Polsce, natomiast ośrodków zajmujących się bezdechami podczas snu jest w Polsce kilkanaście czy kilkadziesiąt. W każdym większym mieście jest. Być może warto pójść to sprawdzić. Niesamowite jest to, że kiedyś obudziłem się po 4 godzinach snu, bo coś mi nie pasowało. Okazało się, że na końcu playlisty była jedna MP3 innego zespołu niż reszta. No właśnie, jeżeli jest coś nowego w tym naszym otoczeniu, to nas wybudza. Zresztą coś niepokojącego. Znaczy, to jest bardzo ważny sygnał, bo na przykład stała muzyka mnie usypia, jak ktoś muzykę zmienił, to mówię, wyjść z łodzi i coś tutaj zmienić w mieszkaniu, więc ja się muszę natychmiast obudzić, zareagować. Bardzo typowy przykład, fajny, to zapamiętam go sobie. Wiele osób pyta o pozycję, w jakiej śpi. Ktoś niepokoi się, że przez 12 godzin, nawet jeżeli jest bardzo zmęczony, potrafi przespać bez ruchu, w jednej pozycji. No, a ktoś pyta, na brzuchu lepiej? No, to jest też ciekawa sprawa, no bo to są sprawy, znaczy, tutaj jest jakby można z dwóch stron podejść. Jedni podchodzą do tego w sposób czysto praktyczny i tutaj pozycja zwłaszcza ma znaczenie u ludzi, którzy mają jakieś uszkodzenie narządów ruchu. No, ja na przykład wiem, że mam tam problem z dyskopatią szyjną, to spanie na boku sprawia mi problem, bo mi albo lewa, albo prawa ręka drętwieje, co mnie wybudza w nocy. Podobnie z uszkodzeniem kręgosłupa lędźwiowego. Już pomijam też inne urazy. I tutaj jest cała w ogóle wielka filozofia kołder, kocy, łóżek specjalnie dla ludzi jakoś tam w cudzysłowie nazwijmy połamanych. Natomiast są też koncepcje psychologiczne i tutaj na pewno sporo słuchaczy zna te różne opowiastki, jak są jakieś tam pozycje, na przykład takie bardziej embrionalne, u ludzi przestraszonych bardziej otwarte. Są całe, pamiętam, fascynujące opowieści, jak na przykład z kim się śpi w łóżku, jaka jest postawa do siebie, wobec siebie i tak dalej. Jest to niezwykle ciekawe. Ale to Urban Legends, czy nie, nie, badania o badaniach naukowych, które tak to potwierdzają. Natomiast myślę, że no, z tym spaniem na brzuchu to jedna rzecz jest ciekawa, tylko mogę powiedzieć, bo nie padło takie zdanie ani razu, ale jest na przykład taka bardzo tragiczna choroba, jak tak zwana nagła śmierć niemowląt. SIDS, Sudden Death Infant Syndrome. I to jest rzeczywiście choroba, którą się wiązało z składzeniem na brzuchu, że te dzieci być może nie tyle się dusiły poduszkami, ale na przykład leżąc na brzuchu oddychały większym stężeniem tlenku węgla, bo to powietrze jakby przed ich nosem się gorzej wentylowało. I była taka, no jak powiedzmy 20-30 lat temu, jakby taka powszechnie panująca moda kładzenia malutkich niemowląt na brzuszkach, teraz raczej jest tendencja do kładzenia raczej znowu na plecach, żeby tego unikać. Natomiast myślę, że ludzie dorośli to raczej się nie uduszą przez sen. Nawet jak bezdech jest to, mówiłem, to jest taka choroba, gdzie fizycznie dochodzi do zatkania dróg oddechowych, to nawet wtedy mechanizm nie dusi, tylko po prostu broni, bo spłyca sen, napięcie mi się odwraca i chwytam oddech. Także raczej się w nocy nie udusimy. Chyba, że jest się południowym Azjatą i to wtedy jest taka choroba. A to jest taka zespół nagłej śmierci w nocy, dotycząca głównie ludzi mieszkających w południu. Tam Wietnam, Tajlandia. Tam kilka przypadków na 100 tysięcy. I to się wiąże też z jakimiś zaburzeniami oddychania. W Europie się takich przypadków nie opisywało. W Europie się inne przypadki opisywało. Jest tak zwana śmiertelna rodzinna bezsenność. Ale to jest też rzadka choroba zwyrodnieniowa, kiedy dochodzi do uszkodzeń, do zwyrodnień mózgu w tych strukturach, które są odpowiedzialne za sen. I wtedy rzeczywiście tak gdzieś po 30 ci ludzie nagle przestają sypiać i dość szybko umierają. Kilka rodzin na południu Europy. To zwycięczenia? To też. To jest tak naprawdę straszne to wszystko zaczyna. Fascynujące. Też po drodze. Ale jeżeli ktoś swoim zaburzeniom zaczyna się przyglądać i zaczyna się podejrzewać. Nie, bardzo ciekawe zagadnienie, dlatego że pan, ale może warto teraz powiedzieć, że takie jest też jedno zdanie, dlatego że tak naprawdę to, co w bezsenności, takiej prostej, nazwijmy to banalnej bezsenności, najbardziej przeszkadza, to lęk przed tym, czy ja się wyśpię, jak ja będę się czuł niewyspany. Mhm. I w tym momencie rzeczywiście napędzanie pacjenta lękiem pogarsza jego chorobę. Także tak naprawdę u większości pacjentów, którzy do mnie przychodzą, to raczej jest to kwestia taka, że no jak pacjent przychodzi z żalem, to mówię, wie pan, no, bezsenność to nie jest najgorsza choroba, no gorsze się zdarzają, no nie wiem, nowotwór, zawał, jakieś tam, nie wiem, ślepota, utrata nokruch, że utrata snu to nie jest jeszcze najgorsze, jakaś człowiekowi mogła zdarzyć. Można żyć bez snu, jak ktoś rzeczywiście ma jakieś poważne problemy, także raczej my staramy się bagatelizować problemy ze snem. U większości ludzi, u 99% to jest słuszna strategia. Natomiast no pan tu jakby wyciąga ze mnie różne inne dziwne informacje, no bo jest wiele różnych chorób. Nie wiadomo, kiedy będziemy gościć kogoś w Wietnamie, tak? Ale to nie dlatego, że tam mieszkamy, tylko dlatego, że mamy takie geny. To jest w ogóle inna rzecz fascynująca. No, okazuje, ale jak nam zejdą gospodarze, to będzie kłopot. No tak może być. Okazuje się pan, że skłonność na przykład do spania lub do niespania ma duże podłoże genetyczne. Nie wiem, czy pan na przykład wie, jaki naród jest najbardziej śpiący. Jaka rasa, czy jaka nacja. No Japończycy od razu odpowiem. Naprawdę? Tak.
Tak, tak. I to wydaje się, że mają na taki zestaw genów, który ich predysponuje do szczególnie częstego występowania narkolepsji, hipersomni i takiej senności. A jaka z kolei nacja jest w przeciwnym biegunie? Jacyś... Żydzi. Serio? Mają najmniej śpiący. Ale mają najmniejszą, nie wiem, skłonność, czy rzeczywiście obserwuje się najkrótszy czas spania? Nie, to była bardzo ciekawa obserwacja, to powiem. To była taka ciekawa historia, bo rzeczywiście w Izraelu są bardzo potężne ośrodki zajmujące się snem. To jest kraj w sumie nieduży, jeśli chodzi o liczebność, także można, tam w zasadzie chyba wszystkich mieszkańców przebadano pod kątem snu i pamiętam, bo nawet miałem okazję rozmawiać z badaczami z tamtego regionu, nawet książkę kiedyś Peresa Lewiego przetłumaczyłem na polski, Czarowny świat snu, i pamiętam jego żal, że on się zdziwił, że na przykład tak mało pacjentów z narkolepsją. Narkolepsja to jest taka rzadka choroba, kilka osób tam na powiedzmy 100 tysięcy przypadków. Ale tam, ponieważ on wszystkich... Polegające na tym, że... Napadowy sen. Mhm. Idę ulicą, nagle się przewracam, bo zasnąłem. To jest i u ludzi, u psiaków, u kotów, też takie są filmiki w internecie, można znaleźć. I on się spodziewał, że tam powiedzmy te kilka, kilkanaście tysięcy przypadków w Izraelu znajdzie i prawie nie znalazł. Potem w międzyczasie powiązano na przykład występowanie narkolepsji z pewnym jakby charakterystycznym zestawem genów, antygenów. To, ja też to kiedyś próbowałem w Polsce robić, co zdziwiło moich kolegów, dlaczego ja u pacjentów z zaburzeniami snu chcę antygeny oznaczać zgodności tkankowej. Tak jak musiał, nie wiem, przeszczep mózgu robić. I się okazało, że jakby występowanie tego antygenu typowego narkolepsji jest, nie wiem, 10-20 razy częstsze u Japończyków niż u Żydów. I ta obserwacja połączona z klinicznymi dała nam jakby te sugestie. Rzeczywiście istnieje pewien jakby charakterystyczny zestaw genów, który powoduje, że mamy tendencję do częstszego spania, albo taki, gdzie jakby ryzyko wystąpienia tej choroby jest dużo rzadsze. Czy to znaczy, że już za jakiś czas być może tą drogą genetyczną będziemy sterować naszym snem i będziemy starali się być może też leczyć zaburzenia snu? Znaczy, jeśli rzeczywiście nauczymy się drogą genetyczną, tak, no bo wie pan, no, tyle było osób o skowronkach, tego nikt nie powiedział, ale to jest też podłoże genetyczne. Naszym zegarem biologicznym zawiadują geny. Oni nawet badnie nazywają clock i period. Mało tego, to są bardzo stare geny, takie same geny ma i muszka, włosówka i mysza. Więc wiadomo już na przykład, że są takie choroby jak tak zwana przyspieszona albo opóźniona faza zasypiania. Tylko wie pan, super skowronek albo super sowa. To się też wtedy ciężko żyje. I wiadomo, że te choroby są związane właśnie ze zmianami w tych genach. Jak się nauczymy je zmieniać, to kto wie. Moim marzeniem i moim wewnętrznym przekonaniem jest też to, że bezsenność też ma jakiś swój gen. No tutaj przykład nadmiernej senności panu przed chwilą dałem. Myśmy go jeszcze nie zidentyfikowali. U muszki owocówki już zidentyfikowali. Muszka owocówka to tutaj być może dla części słuchaczy, lepiej ode mnie wiedzących, to jest taki idealny model genetyczny. Pierwszy genom przebadany, wszystko jest łatwo powiązać. Ona krótko żyje, więc łatwo ją krzyżować. I te muszki kiedyś podzielono. Ja się sam śmieję, podzielono na muszki sowy, muszki z kowronki. To idiotycznie brzmi, ale tak się to w literaturze mówi. Również ona tam chyba dobę funkcjonuje, tak? Czy jakoś nie, nie, one funkcjonują normalnie w rytmie okołodobowym. Żyją dłużej. Niewiele wiemy o muszce. Dłużej żyją. No w każdym można je poobserwować. Są takie, które mają rytm raczej sowy, raczej skowronka. Mało tego, też podzielone takie, które śpią długo, takie, które śpią krótko. To jest akurat prawda, że te, które śpią krótko, charakteryzują się pewnym tam genem, nie pamiętam teraz nazwy tego genu, chyba jakoś tam Schringo nazwano, i się okazało, że też te muszki, które krócej śpią, także krócej żyją. To jest trochę tak jak u ludzi. Także mówię, mam to przekonanie, że u ludzi też kiedyś taki gen znajdziemy i być może wtedy będzie możliwa taka manipulacja. Na razie z tego co wiem, no to jeszcze takich narzędzi w medycynie nie ma. Pomyślałem sobie, że jak przeganiam z jabłek we własnym mieszkaniu muszki owocówki, to mogę im zaburzać rytm okołodobowy. I się dziewczyny nie wysypiają, chociaż chłopaki pewnie też. A co pan powie na temat tak zwanego syndromu zmęczenia? Podobno ma to związek ze spadkiem poziomu testosteronu u mężczyzn. No ciekawy pomysł. Nie potrafię powiedzieć. Znaczy, syndrom zmęczenia. Taki fatigue, zespół przewlekłego zmęczenia. Jest to takie ukuto kiedyś takie pojęcie. Jest rzeczywiście bardzo bliskie temu, co ja robię, no bo tak naprawdę, jeśli mówimy o zaburzeniach snu, to czemu je leczymy? Dlatego, że człowiek niewyspany jest zmęczony w ciągu dnia. I ja myślę, że tutaj w przypadku tak zwanej diagnostyki różnicowej trzeba zabrać pod uwagę. Czy ja przypadkiem nie jest tak, że jestem zmęczony, bo się źle wysypiam. A się źle wysypiam, bo na coś tam choruję, albo mam płytki sen, albo coś jeszcze. Natomiast koncepcja z testosteronem jest na pewno prawdziwa, no bo tylko mogę powiedzieć inaczej, że to jest, no każdy, znaczy wiadomo, że no, u każdego z nas z wiekiem spada poziom hormonów płciowych. No u kobiet jest to niezwykle znane, bo już sztuki o tym robią pod tym klimakterium, ale przecież my też nie jesteśmy od tego wolni. Może tylko różnica jest taka, że u nas ten spadek jest dużo bardziej stopniowy, bo u kobiet jest gwałtowny. Kobiety są jakby, mają wysoki poziom do całego okresu rozrodczego, po czym nagle ten poziom spada i w związku z tym dlatego subiektywny jest to bardziej odczuwalne. U mężczyzn też on spada i też na pewno jesteśmy nieaktywni, natomiast nie potrafię powiedzieć, czy naukowo powiązano zespół zmęczenia z niedoborami testosteronu. Wydaje mi się to być mało prawdopodobne. Ale nie wykluczę tego.
To wróćmy jeszcze na chwilę do tych kłopotów ze snem, niezależnie od tego, czy jest się sową, czy skowronkiem, no ale akurat Petroniusz, który do nas napisał z Bydgoszczy, jest sową, ale notorycznie budzi się rano i zasypia ponownie. I tak kilka razy. Próbowałem wstać przy pierwszym przebudzeniu i wtedy byłem niewyspany przez cały dzień. Moja matka cierpi na bezsenność. Czy mam się tym martwić? Gdzie szukać pomocy w Bydgoszczy? No, w Bydgoszczy akurat jest łatwo. Tam też jest taki dosyć znany ośrodek. Przy tamtejszym zakładzie fizjologii jest pracownia badań snu. Tam to prawda pracują fizjolodzy, nie lekarze, ale na pewno będą mieli informacje, gdzie i jak się to bada. Natomiast jedną rzecz odpowiem z tym budzeniem, bo dlatego, że każdy człowiek budzi się co półtorej godziny. To może dla młodych ludzi, słuchaczy, jest takie, może nie do końca brzmi wiarygodnie, ale taka jest prawda. Przy czym jeśli jesteśmy zdrowi, nic tam nie dokucza, w sypialni nie gra żadne radio, telewizor, jest ciszo, cicho, ciemno, to my się obudzimy, tam łypniemy okiem i zaśniemy i w ogóle tego nie pamiętamy. Ale fizjologia snu na tym polega, że sen co półtorej godziny się pogłębia, spłyca, pogłębia, spłyca, pogłębia, spłyca. Także, natomiast tak, i trzy pierwsze cykle są najgłębsze, stąd te ukute 5 godzin, pozostałe 2-3 godziny są wyraźnie płytsze i wtedy to wybudzanie może być dłuższe i jakby subiektywnie odczuwalne. Jakby reasumując, my uważamy, że każdy człowiek może się budzić co 1,5 godziny, nie wiem, wypić szklankę wody, pójść na siusiu, jeśli wróci do łóżka i zaśnie przy ciągu 10 minut, to nie zaburza ciągłości snu. Czy on się przebudził, zrobił co miał zrobić, zasnął ponownie, wszedł w kolejny cykl snu. Bo tutaj, no też uprzedzając już przyszłe życie młodych naszych słuchaczy, z wiekiem niestety te wybudzenia będą częstsze. Wystarczy, że mężczyzna przez prostaty będzie musiał stawać do toalety co 1,5 godziny. Mówię, coś tam nas boli, będziemy musieli pobudzić, żeby zmienić pozycję co 1,5 godziny, ale to nie musi być równoznaczne z bezsennością. I tak jest pewnie u pana, że po 5 godzinach pan już jakby ten najgłębszy sen przespał, pan się wybudził przed kolejny cykl, ale w organizmie jeszcze ta senność została i kolejne 1,5 do 3 godziny może spokojnie dospać, czyli jeszcze 4, jeszcze 5, być może jeszcze 6 cykl może dospać. Także tutaj nie ma przeszkód. Gorzej, jak ta przerwa trwa dłużej. To już jest wtedy pytanie otwarte. Czy warto sobie zafundować sen w 2 kawałkach, czy też na siłę go sklejać w 1 kawałek? I to jest odpowiedź na drugą część pytania, czy iść do lekarza. No. Można się poradzić. Specjalisty od snu, który powie, czy to jest, no, powiedzmy, szeroka odmiana normy, czy też jest coś, co może budzić niepokój. Na Akademii Medycznej w Bydgoszczy? Tak. Też to się już uniwersytet nazywa. Aha. Ten, proszę bardzo. Chyba nawet Mikołaja Kopernika, bo oni się z Toruniem połączyli. No to znaczy, że nauka Polska rośnie w siłę, tak? Uniwersytetów ci u nas dostatek? To często formalność, bo dlatego, że po prostu uniwersytet, to się okazuje, że to jest po prostu nazwa związana z konkretnymi uprawnieniami danej uczelni. Okej, okay, ale zakład fizjologii? Tak. Tak. Dobrze, czyli tam odsyłamy naszego słuchacza. Już za chwilę... Na stronie internetowej nawet można zadać pytanie albo telefonicznie. Już za chwilę zajmiemy się używkami, bo bardzo dużo jest pytań o to, czy one rzeczywiście wpływają, bo tutaj pomysły na to, że kawa tylko do 16, a ja mogę, ale śpię i tak dalej. Ale jeszcze jedno pytanie od Ani. Mam taką dziwną przypadłość. Podczas zasypiania nagle budzę się gwałtownie, a moje ciało przechodzą takie drgawki, jakbym się przestraszyła. To trochę krępujące. No być może dla partnera, ale to wtedy łóżkowego, ale to wtedy, znaczy to jest norma, to też od razu powiem, jest angielski start reflex, nazywamy takim, no to, znaczy to jest zjawisko fizjologiczne, w ten sposób organizm jakby się zwiotcza, no bo wiadomo, że w momencie zasypiania nam zmniejsza się napięcie mięśniowe, no tam wypada nam coś z ręki i tak dalej, i takie gwałtowne utrata napięcia posturalnego może się objawić takim gwałtownym wstrząśnięciem całego ciała. Gorzej, to też uprzedzę może słuchaczkę, że czasami temu takiemu wstrząśnięciu, takie nazwijmy, mogą dowodzić różne inne dziwne doznania, uczucie spadania, czasem jakiś krzyk, czasem jakaś wokalizacja. Rzeczywiście czasem bywa to nieprzyjemne, ja bym miewałem, parę razy mi się przydarzyło takie sytuacje, kiedy przebiega zmartwiona żona, że panie doktorze, mąż ma drgawki przed snem. On ma po prostu takie naturalne wstrząśnięcie. My z reguły sobie tego nie uświadamiamy, dlatego że najczęściej po tym wstrząśnięciu następuje zaśnięcie. Tylko tyle, że jak się robimy potem starsi, pojawiają się problemy ze snem, to wstrząśnięcie zamiast nas uśpić, żeby nas rozbudzić. No i potem to się może wielokrotnie powtarzać. Podsypią, znowu mnie wstrząśnie, znowu się obudzę i może to w pewnych sytuacjach przypominać drgawki. Do naszej skrzynki teraz spadły 3 SMS-y, też to mam. No to właśnie mówię, to jest naturalne, fizjologiczne. Wszyscy ludzie to mają, tylko nie każdy sobie to uświadomi. Więc jak nagle ktoś nam zacznie łóżko oglądać i jeszcze uważniej, to może się tym zaniepokoić. Panie doktorze, to co z tymi używkami? Jest jakaś prawidłowość? No ciężko pan wzdycha. Znaczy nie, no bo chyba to zależy, no, znaczy jak ja leczę pacjenta z bezsennością, to nawet w tej ankiecie, o której tam wspominam na początku audycji, którą pacjent wypełnił na starcie, my go odpytujemy, ile pije kawy, coli i tak dalej. No bo wiadomo, no, to, że człowiek w nocy nie może zasnąć albo śpi niespokojnie, związane jest z tym, że jego mózg nie osiągnął odpowiedniego stopnia wyciszenia. No bo to jest naturalne. W ciągu dnia jesteśmy aktywni na wysokim poziomie wzbudzenia, wieczorem się relaksujemy, w nocy śpimy, dlatego że mózg jest
mało pobudzony. Generalnie przyczyną bezsenności jest tak zwane z angielska hyperarousal, czyli stan nadmiernego wzbudzenia. I teraz jeśli leczymy pacjentego z tego nadmiernego wzbudzenia, musimy najpierw pousuwać wszystko to, co może go potencjalnie pobudzać, czyli kawa, aut, wszystkie tam inne stymulacze aut. No, dyskusja, czy kawa pita o 16 szkodzi się nie, no też nie ma odpowiedzi jednoznacznej. Mogę się podeprzeć z wynikami badań naukowych, które mówi, że jest kilka procent populacji ludzi jakoś szczególnie wrażliwych na kofeinę i oni nawet kawę wypitą 10 jeszcze w nocy odreagowują. Widać to w zapisie, bo już to wspomniałem na początku, że my możemy, badając sen, absolutnie obiektywnie ten sen opisać. Nie wiadomo, czy ten sen jest odpowiedniej głębokości, czy nie. I czy ta kawa wypita rano go może zaburzyć, czy nie. Z drugiej strony wiadomo, że jest mnóstwo ludzi, którzy już tak stolerowali sobie działanie kofeiny, że tak naprawdę kawa ich usypia, bo na kawa sama w sobie rozszerza naczynie, daje uczucie senności, a efekt pobudzający kofeiny już właściwie zniknął, bo już dawno się do niej przyzwyczaiłem. Także sprawa nie jest taka jednoznaczna. Bazylii napisał: ja kiedyś miałem taki okres, że budziłem się w nocy dokładnie o 5:43. Za każdym razem patrzyłem na zegarek. Potrwało to około miesiąc i do tej pory nie znalazłem żadnego zdarzenia z tym powiązanego. Ja mam taką 6:13, którą często widzę na zegarze i rada dla panów obu była taka: wyrzucić zegar po prostu sypialni. Bo to, że się wybudza on o 5:43, panu 6:13, oznacza tylko, że o tej porze zakończył się kolejny cykl snu. Ten głęboki i w tym momencie organizm się może wybudzić. Co go wybudza, to jest trudna sprawa. To mówię, to może być hałas, światło, potrzeba zrobienia siusiu, pragnienie, 100 tysięcy rzeczy. Natomiast tak czasami się rodzi bezsenność, że ja się budzę o tej 5 i z czasem zacznę już oczekiwać i w tym momencie na swoje własne życzenie. Także to jest chyba, myślę, że prosta odpowiedź. No jest druga ciekawa rzecz, bo miałem takich pacjentów, na przykład się regularnie budzili, powiedzmy o 3 czy 4, spora mało fizjologiczna i dopiero dokładne zebranie wywiadu pokazuje, na przykład pacjent przez 20 lat pracował w straży przemysłowej, zawsze o 3 robił opór. Może już dawno nie pracuje, ten nawyk pozostał. No i wtedy jest otwarte pytanie, czy walczyć z tym na siłę, czy też się już z tym pogodzę, się obudzę, pokręcę się pół godziny, zrobię opór i znowu pójdę spać. No być może tam ktoś pisał, że spał w budce z telewizorem włączonym. No. A co z jedzeniem przed snem? Ja przyzwyczaiłem się najadać do syta przed snem, bo inaczej nie mogę zasnąć. No to i tak pan ma dobrze, dlatego że jest bardzo duża grupa pacjentów, a zwłaszcza pacjentek, które w ogóle cierpią na tak zwane nocne jedzenie. W nocy wstają, czasem nie całkiem świadomie jedzą, bo jeśli nie najedzą się, to nie zasną. Oczywiście znowu tutaj zasady higienisty mówią o tym, że powinniśmy zjeść lekki posiłek, przez to nie wolno pójść głodnym, no ale jeśli się zje posiłek zbyt ciężki, to wtedy organizm w nocy, jak się wyciszać i spać, będzie musiał zwiększyć tym, żeby strawić to wszystko, co ma w żołądku. I to może pogarszać sen. Zresztą tak jak się mówiło, że jak się najesz, to ci się tam tylko szmary śniły. No bo to dlatego, no bo organizm musi pracować, żeby to przetrawiać. Także tutaj, no, myślę, że raczej bym zalecał w ramach tak zwanej higieny snu jednak ograniczenie. I tutaj uważamy, że to obiadanie, jest taki zwyczaj, jak się pójdzie wieczorami do knajp, to ludzie siedzą przy tych czterodaniowych kolacjach, że to chyba nie jest zdrowe. Podobnie jak picie alkoholu przez ten nie jest zdrowe. Nawet takie na wyciszenie? Coś alkohol małego? Alkohol się dla przyjemności pije, nie na wyciszenie. Okej, bardzo się cieszę, że padło to zdanie. Na wyciszenie to można tabletki brać, jeśli już ktoś musi. Albo najlepiej relaks. Potrenować. Seks. Ale świetna dzisiaj audycja. Proszę pozdrowić pana doktora, bo fajnie mówi. Dziękuję. Choruję na fibromialgię. Fibromialgię. Jak? Może... Fibromialgię. Fibromialgię. To nie ma z bólem jednego. Się łączy. No, to jest skomplikowane. Usypiam w sekundę, ale budzę się dwie godziny nawet... ale budzę się... Co dwie godziny. Nawet po 12 godzinach snu jestem kompletnie niewyspana. No czy tak. Zajmuje się pan tą chorobą? Znaczy samą chorobą nie, no bo trudno powiedzieć, jest, jak to jest usadowione, natomiast mogę tylko wytłumaczyć to rzeczywiście. No to jest przykład tego, cośmy parę razy mówili, że jest jakaś dolegliwość. Tutaj słuchacz nie pisał, ale najczęściej ona się wiąże z bardzo silnymi bólami. I te bóle, nawet jeśli nie są odczuwane, powodują spłysanie snu. Niestety. To jest zresztą też takie badania robione, że na przykład śpiew w głośnym czy w dusznym pomieszczeniu też ja zasnę, czyli świadomość będę miała wyłączona, ale te niekorzystne warunki powodują, że ja nie jestem w stanie tak głęboko spać. I wtedy rzeczywiście, no, tak jak ten człowiek z bezdechami, będę się nawet po 12 godzinach budził, a nie wyspano. Także tutaj bez likwidowania bólu czy stanu zapalnego, a to jest ciekawa sprawa. Przecież się okazało to też w ostatnich latach, że różne czynniki zapalne mogą wpływać na sen. Ja taki artykuł mam, że znalazłem go w internecie, kiedy różne te tam, różne interleukiny, cytokiny, białkostrej fazy powodują, na przykład, że się nie wysypiamy albo że śpimy za długo. Czyli nie tylko ból, ale sam proces zapalny może negatywnie wpływać na sen. A mało tego, okazało się na przykład, że człowiek może mieć jakby gorszą kondycję fizyczną w sensie bólu, tylko dlatego, że na przykład ma gorszą sytuację materialną. I to ma gorszą sytuację materialną, tym jego organizm jest w gorszej kondycji fizycznej i na przykład gorzej śpi. Po co pogorsza jedzenie? Nie wiem, gorszy tryb życia? Niektórzy rzeczy są raczej stresujące.
że jeśli ja żyję w stresującej sytuacji, bo jest na przykład jest za ciasno, albo żyję w złej dzielnicy, to w Ameryce takie badania robiono, to wtedy no, mam wyższy poziom tych różnych białek zapalnych i gorzej śpię. Jeśli jestem samotny, to gorzej śpię. I poprawia wtedy relacji międzyludzkich, poprawia spanie. No właśnie tak, często pojawiają się rozmaite porady, które wcale nie łączą się z receptą. Ja mówię teraz o obiektywnych badaniach naukowych. Tak, tak, ale chodzi mi o to, że tak wiele jest rzeczy, które my sami możemy zrobić, które nie łączą się z receptą. Ja zawsze pokazuję pacjentom taką jakby mapę różnych rzeczy. Tu już tutaj żeśmy wymienili tych czynników, stanie kilkadziesiąt. U każdego człowieka jest różna rola. No jeden nie śpi, ma depresję, drugi nie śpi, bo ma na przykład bóle związane z fibromialgią, trzeci nie śpi, bo musi pracować, ale jeśli każdy z tych czynników odpowiada 5-10% jakości snu, to jak poprawimy 5, to już mamy sen lepszy o 20-30%. Jest pytanie troszkę związane z jedzeniem, a może nawet nie troszkę. Mam problemy z nocnym podjadaniem. Budzę się i nie zasnę, dopóki nie zjem. Woda i jakaś marchewka nie działa, a ja tyję. No to już jest choroba, to tu już koniecznie do lekarza. Do jakiego? Nie może być do psychiatra, bo lekarze od snu zależy, czy się trafi na dobrego psychiatra. Tym się zajmujemy, tym nasza poradnia się zajmuje i to jest leczenie głównie farmakologiczne. Nie jest jasne do końca podłoże tej choroby. No właśnie, niektórzy to wiążą z zaburzeniami depresyjnymi. Ja tego nie potwierdzam. Wśród tych kilkudziesięciu pacjentów, które leczyłem, to były generalnie normalne, zdrowe kobiety. Inni to wiążą z zaburzeniami typu bulimia. Znana jest taka choroba. Pewnie sobie panom, że robią audycję o zaburzeniach jedzenia, anoreksja, bulimia. No, ale to są z reguły młode dziewczyny, nastolatki, a do mnie trafiają kobiety już dojrzałe, powiedzmy około 40. I też raczej tych problemów nie dostrzegam. No jest gdzieś coś takie, ja to bardziej tak, to już może wyrafinowana dyskusja, ale bardziej to bliżej natręt to umieszczam, że jest jakiś taki przymus, impuls zrobienia czegoś. No w każdym razie leczenie farmakologiczne daje za naprawdę nadzwyczajne efekty. Kończy się problem z jedzeniem, bo tu powikłaniem tak na marginesie jest niebezsenność, tylko problem jest właśnie z tyciem. Są różne metody behawioralne, na przykład lodówka na kłódkę. Zamknąć można lodówkę. No, to praktykowałem. Ale to wie pan, rozumiem, że ktoś inny musi sobie zamknąć. No tak, no współmałżonek na przykład. Ale wtedy sobie pacjenci chowają tabliczki czekolady pod poduszkę, gdzieś tam pod... A co jeżeli ktoś kopie albo uderza głową o ścianę w czasie snu? Należy się zgłosić do lekarza. Są takie całe duża grupa zaburzeń ruchowych we śnie. Od zespołu niespokojnych począwszy, po okazowy ruch kończyn, bolesny skurcze łydek. No tak, to jest. I to może być objaw innej choroby, jakichś tam zaburzeń, na przykład z poziomem dopaminy mózgu, a może być choroba samoistna. I to już wymaga dosyć specjalistycznego leczenia. Tymczasem chwilę muzyki, winobranie i muzykoterapia, a później jeszcze jeden set pytań. To zostaw wiadomość w Polskim Radiu Euro, polskieradioeuro.pl. Ja nie przypominam, że 2100 to jest nasz numer SMS-owy, ale SMS-ów jest bardzo, bardzo dużo. O seks pytają nasi słuchacze. Panna Nikt napisała, a dlaczego faceci zasypiają zaraz po seksie, a kobiety raczej nie mają na to ochoty? To trochę nie fair. No cóż, bo mężczyźni pewnie zasypiają po orgazmie, a kobiety po seksie miałyby zasnąć, a to pewnie odrobina różnicy. Nie wiem, czy to nie jest pytanie takie trochę seksistowskie. Znaczy, myślę, że zakładając już, że obojgu się udał udany seks, to jednak chyba rzeczywiście jest różnica. No, dla mężczyzn ten seks jest dużo bardziej jakby relaksujący i się wyłącza. No, tutaj za wielu niestety badań naukowych w tym zakresie, jeśli chodzi o sen, nie zrobiono, bo tutaj może się zastrzega, że ja tutaj państwu może nawet czasami żartobliwej formie, ale cały czas cytuję różne wyniki badań naukowych, które robiono. Z tym seksem za wiele nie ma, ale te badania są to wyraźnie pokazują zupełnie inny poziom reaktywności. Czyli dla mężczyzny seks jest czymś rozluźniającym. Zresztą nawet to jest też jakby, jeśli zbieramy wywiad, to też jest informacja, na ile jakby organizm czy mózg pacjenta jest taki nadmiernie wzbudzony. Czyli nawet już po seksie nie usypia, znaczy jest bardzo wzbudzony. U kobiet takiej reakcji nie obserwujemy. Tyle tylko, że pewnie gdyby pan tutaj zaprosił seksuologa, to pan by mnóstwo opowiadał o różnicach między seksualnością kobiet i mężczyzn. To są zresztą fascynujące wykłady. Ja wielokrotnie miałem okazję słuchać, czy uczestniczyć w takich różnych sesjach, gdzie ten sen i seks się przewijał. To jest naprawdę bardzo ciekawy temat. No jesteśmy inni, mówiąc najprościej. No, jeśli nam obojgu miałbyś mniej więcej tak samo, żebyśmy razem ten seks równo uprawiali, razem po nim zasypiali, to musimy się pogodzić na kompromisy. Czyli z czegoś ja ustępuję, coś ja tobie daję, coś ty mi dajesz. Właściwie to chyba z tym nie ma problemu, bo to wie pan, to dawanie wtedy jest większą przyjemnością niż branie, ale w takich zwykłych związkach, kiedy po kilku latach miłość mija, to się rzeczywiście pojawia problem. A powiem też tu może dokończąc ten wątek, że to ma znaczenie, dlatego że ja wielokrotnie się w swojej praktyce przekonałem, że to na przykład z kim śpimy, już nie chcę powiedzieć z kim uprawiamy seks, ma ogromne znaczenie, zwłaszcza u kobiet, jeśli chodzi o jakość snu. U faceta jakby mniej.
Natomiast u kobiet mnóstwo wysłuchałem relacji, nawet czasem dramatycznych, jak właśnie ten partner, którego mają obok, powoduje, że one nie śpią, albo w ogóle gimnastykują się, na przykład łykają leki tylko po to, żeby iść spać i na przykład nie być zmuszonym do uprawiania seksu. Są dramatyczne bardzo relacje. Są też czasami takie zabawne, pamiętam jakąś pacjentkę, którą leczyłem pracowicie z bezsenności, z bardzo mizernymi efektami, po czym nagle przybiegła, że spotkała jakąś tam miłość z dzieciństwa i wie pan, sypialnia byle jaka w jakimś motelu, hałas straszny, bo to przy autostradzie, a spała jak zabita przez całą noc, bez żadnych tabletek, bez niczego, tylko dlatego, że partnera zmieniła sobie na tą noc. Także to bardzo są trudne sprawy. No cóż, nie wiem, czy trudną sprawą jest drętwienie palców u rąk, na pewno bolesną i kłopotliwą. Ostatnio mam tak też w ciągu dnia, pisze Aneta, więc nie tylko w nocy. Prawdopodobnie zwyrodnienie kręgosłupa szyjnego, pewnie na poziomie tam, szyjnym głównie, ale być może również gdzieś tam niżej, bo to świadczy o tym, że dochodzi do ucisku nerwów, tam nerwu łokciowego czy pośrodkowego, nie wiem, których palców, bo to jest takie dziwne nerwienie. Nerw łokciowy to jest tam piąty kawałek czwartego, w każdym razie to czy należałoby zbadać. Prawdopodobnie to jest ucisk na gałązki nerwów unerwiających rękę. Czyli co, to jest łatwe do usunięcia. Neurolog, rehabilitacja po prostu. Trzeba zobaczyć dlaczego. No, jeśli to są młoda osoba, to nie powinna jeszcze mieć zwrotnienia kręgosłupa, ale jak dużo siedzi przy komputerze, to już się mogła dyskopatii szyjnej naprawić. A ja zagryzam zęby przez sen. Bruksizm jest taka choroba, rzeczywiście. Zgrzytanie zębami przez sen, bruksizm, jest to choroba, której największym powikłaniem jest ścieranie zębów. I najprostszą metodą leczenia jest robienie specjalnych protez. Trochę takich, jak bokserzy sobie wkładają. Szyna trochę taka. Może troszkę dopasowana szyna, albo dopasowana szyna, tylko taka, w której nie będziesz się dusił w nocy, jak śpi. I wtedy się zęby nie ścierają. Natomiast mogę się podzielić najnowszymi doniesieniami sprzed kilku miesięcy, kiedy stwierdzono u pacjentów z bruksizmem jednak też wyższy poziom lęku. I teraz jest takie zalecenie tam różnych światowych federacji, żeby jednak tych pacjentów poddać także badaniu psychiatrycznemu. I czasem jakby zmniejszenie poziomu lęku czy poprawa jakości życia może spowodować ustąpienie bruksizmu. No, właśnie słuchacz napisał, że nawet żona budzi się od tego zgrzytania bardzo głośnego. Ja z czasem relacje były dramatyczne, takie niech sobie prawie jak wam. Jak ktoś sobie tak pozgrzyta mocno zębami, to może być nieprzyjemny odgłos. Prawie jak szkłem metalem po szkle. No, problem również z stomatologicznym. Może to być w nocy, jest taka choroba. Katatrenia się nazywa. Zwłaszcza u dzieci, które wyją w nocy. Tak jak, przepraszam, wilkołaki? Bez mała. Aha. Takich nagrań kilku wysłuchałem i nie wiadomo, dlaczego tak się dzieje. Zupełnie zdrowe, fizycznie, psychicznie, bez żadnych zaburzeń oddychania. W sumie to dużo wiemy, ale dużo jeszcze nie wiemy. To jest fascynujące, jeśli chodzi o naukową stronę zagadnienia. Dla mnie przynajmniej. Mało tego, jest często tak, że pacjent przychodzi, zgłasza jakieś dolegliwości i w zasadzie, nie wiem, nikt tego nie opisał. Można szukać w podręcznikach i nie bardzo wiadomo, co to jest. Tutaj ta medycyna to jest taka ciekawa dyscyplina, bo właściwie prawie nie ma roku, żeby jakiejś nowej jednostki chorobowej nie opisano albo nie usunięto. No. Ja na przykład były takie nocne napadowe dystonie, teraz już wiadomo, że to są napady z płatów czołowych, kiedy człowiek w nocy nagle zaczyna jakoś tak dziwnie łazić. Ale pojawiają się nowe jednostki chorobowe, jak tylko się pacjentowi przyjrzymy. Czy zapach w pomieszczeniu, w którym śpimy, może oddziaływać na nasz sen i na to, co nam się śni? Na treść marzeń sennych na pewno. Dlatego, że w marzeniach sennych zawsze projektujemy bieżącą rzeczywistość. Jeśli na przykład mamy katar i mamy zatkany nos, to nam się będzie śniło, że się dusimy. Jeśli, nie wiem, pamiętam przyjaciela, który kiedyś po suto zakrapianej imprezie zasnął w pociągu z nogą na grzejniku. Śnił, że jest na mękach piekielnych i się budził, miał pół nogawki spalonej, bo to tak kiedyś PKP tak grzało do nieprzytomności. Także na przykład zapachy mogą prowokować. Ale to zależy też od jakby zmysłu powonienia, bo też jest jedna ciekawa informacja, mówiłem, do mózgu docierają informacje z zewnątrz, mimo wyłączonej świadomości. Tak jesteśmy skonstruowani, że mózg jakby musi odbierać bodźce z zewnątrz. Dlatego ja czasami przestrzegam pacjentów, że sobie krzywdę robią, jak sobie te zatyczki do uszu wkładają, bo oni są jakby nadwrażliwi, wkładają zatyczki, ale paradoksalnie jeszcze bardziej się mózg robi wrażliwy, bo musi jeszcze przez te zatyczki nasłuchiwać. Także to nie jest dobre rozwiązanie na dłuższą metę. A może takie zatyczki tak lekko włożone, żeby nam wypadły w czasie snu? Może ktoś powinien obok zegara z opaską wymyślić tej takiej zatyczki. No tak, ten zegarek to będzie trzeba się przyjrzeć. A wielu słuchaczy pyta o to, czy jest coś dobrego, co by pan doktor polecił do poczytania o śnie. Takie pozycje, w których... To jest rzeczywiście więcej jest książek popularnych nawet niż podręczników. Podręczników w zasadzie polskich nie ma poza kilkoma książkami, które między innymi mój szef tam pisał. Natomiast kilka się dobrych książek ukazało. Może rzeczywiście warto
to robić z Alexa. No to co mi z głowy przychodzi, to chyba pierwsza książka profesora Borbeiego, Tajemnice snu. To jest taki ogromny autorytet w dziedzinie snu. Ta książka, którą miałem przyjemność przetłumaczyć, Lewiego, Czarowny świat snu. Jest taka książka Colina Shapiro, ABC snu. Fascynująca książka Petera, on się Hauri nazywa, chyba Ori go trzeba wymawiać. Nigdy więcej bezsennych nocy. Ona świetnie jakby omawia te strategie leczenia bezsenności, o której żeśmy rozmawiali. I tutaj ja Państwu wymieniłem nazwiska samych, no jakby znaczących autorów. To jest powiedzmy spośród 10, powiedzmy 5 z pierwszej dziesiątki autorytetów zajmujących się snem. Jest też sporo książek dziennikarskich, też rozsądnie pisanych i tutaj polecam. Odradzam za to mnie różne dziwne jakieś tam senniki, czy takie, bo to też robi, można sobie zrobić krzywdę, jak ktoś tam niezbyt umiejętnie o tym pisze. No, ale o tym będziemy musieli porozmawiać przy następnym naszym spotkaniu. Bardzo dziękuję, dr Michał Skalski, kierownik poradni leczenia zaburzeń snu w Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Brawo. Wow. Jest! Dobrego odbioru radia tym, którzy spać nie będą, a kolorowych snów tym, którzy zdecydują się na to, żeby jednak przytulić głowę do poduszki. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Dziękuję. Dobranoc. 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 Doktorze.